Ja wszystkim, witam serdecznie. Masz Musi... teścik jakiś gotowy, czy... Nie no, Wybieramy czem, te czasowe, wiesz, ja jestem przygotowany, że jak 13.30 mówię, że ktoś przyjdzie, to zaczniemy o 14.00. Dobra, słuchaj. Arkuszyk. Pierwsze musimy przeprowadzić wywiad środowiskowy. Rozpoznawczy tak zwany, okej. Okay. Wykrzyknik Earning. Nie, ja jestem twórcą. Tylko turnieje streamerskie z 23 koła złotówek, nie? Ile? No, 23 kafli, ale to, to, to były stare czasy, jak jeszcze Fortnite płacił dużo dla twórców za te turnieje i miałeś jakieś price pool po 100 koła dolarów, nie? Teraz już tak nie ma, bo tam, nie wiem, masz price pool. Teraz w najnowszym jest z 10 tysięcy łącznie, nie? Za pierwsz tam masz. No, ja grałem dwa godziny. turnieje Fortnite i dwa razy byłem chyba w top 8. Top 8, to 6, jakoś tak. Matematyka się przydała do Fortnite'a, czy nie? że liczył tam strefki jakieś, jak przewiec, jak najszybsza droga, gdzie nie nie będzie, czy to nie tędy droga. No gościu, ja tak, ja chodziłem i najpierw grałem z Arturem, a potem grałem z Stuną i po prostu chodziłem za nimi i robiłem to co oni kazali robić. Okej, okay, okej. Okay. Ale to za brawo. drugim razem nas grifowali. Mieliśmy kazamę i tego. Piotra Szugara i nam na spota lądowali. No że ja, nie, wiem, że tak się wydarzyło. Znaczy nas, na splita nam lądowali, rozumiesz? No dobra, a skąd dobra. jesteś? Skąd jesteś? Z jak Warszawy, pochodzisz? 18 lat, gościu. Nie jestem słoikiem, tak zwanym, urodziłem się w Warszawie i co? Maturka w tym roku trzeba zaliczyć. Pierwsze poważne przygotowania, dwa miesiące, w sumie to miesiąc sprawy. został, więc lecimy. Widziałem twój poradnik 8 dni temu jak zdać maturkę, więc będę leciał twardo go codziennie i zdaję, nie? Zajebiście. set. <laughs> Czyli zdajesz, <laughs> zdajesz tam taką nową kulturę, tak, tak, tak. taką nowa, po Ta, Tak, ta, które jeszcze nie wiadomo, jak ma być. Ja. A czytałeś patch na czy nie? Nie, 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 nie czytałem. Ja jestem szefem, idę twardo i co ma być, to będzie. Dobra, to nikt tu widzę, że nie wie, co będzie. W znaczy, sensie tam jest okrojony materiał, minimalnie nie ma jednego tam chyba działu i tyle z tego, co kojarzę. Tylko no ta matematyka to mówię, 50% jest, jak piszesz podstawy u mnie, to masz testy podstawowe od tego roku, więc no stwierdziłem, że niezbyt jakby, widzę chyba się na studiach od razu, bo jeszcze nie wiem, gdzie bym dokładnie ładnie chciałeś, więc po prostu nie zakładam, że dostanę się na publiczne, jak już to na prywatne i po prostu się douczyć tego poziomu, jakby różnicy, nie? który by trzeba było gdzieś tam nadrobić. A chcesz iść na jakieś studia w ogóle? No, jak już to na jakąś informatykę, tylko no do tego po prostu wtedy sobie przysiądę, wiesz, przestuduję sobie jakieś rzeczy, które mi się przydadzą najpierw, coś się poduczę i tak dalej, aby, wiesz, nie iść na takiego totalnie bambika i już coś tutaj ma to potrafić tam. Ale to do tego daleko droga, bo najpierw chcę zobaczyć, czy, czy idzie się z internetu utrzymać dalej. Bo jeśli Co wiesz, dalej to... 50 yy, frekwencji. Ja, bo właśnie trzeba robić jakieś filmy, coś w internecie, a, a no, no, ja to jestem, rozumiem, a jestem, jestem no, serskim, no. Nie, szłoby to zrobić, ale no jestem jebanym leniem i wolę sobie wstać 12, zrobić co muszę niż wstawać 630 i cały dzień coś robić, nie? No co robisz na co dzień? No, nagrywam Fortnite oczywiście, tak. Proszę najcik jest grany. Tak, to co, jakieś czasami cs są grane z ziomkami, albo albo co? Albo jakaś liga się zdarzy. Proszę, ja to poradnikowy świr jestem, nie? Tak jak, Graję robisz, poradniki, z Fortnite. jak robisz poradniki w matematyczne, to ja Fortnite'owe robię. Daję, graj w Fortnite'a jak Kubik. Nie wiem, czy ktoś chciałby grać jak Kubik z Fortnite'a. Od razu hejtujesz biednego kurwa. Musisz zachęcać a nie, go, aby przyszedł na niego, hejtujesz. A ja się pogodziłem, że on tu się nie, nie skompromituje. Jak to skompromitacja? On by przyszedł i by stary 100% zrobił. Wtedy byś miał takiego whitefucka. No no to jest dobra. chyba niemożliwe. To, i, jaki, jaki mamy cel? Jaki a. mamy cel? Jaki cel? Zdać, nie zdać przy 30, aby nie było takiego przypału, nie wiem tak 60% zmatmy optymalnie, angielski 90, coś ten deseń, a polski to na farta lecę, bo polski to jest abstrakcja, nie? Te lektury musisz znać i w ogóle. Dobra, możemy zaczynać chyba, co? Pierwsze zadanie, takie rozgrzewkę, musimy szybko zrobić, bo już było tydzień okay, temu okay, robione. Okej, okay, okej, dobra, 5 razy pierwiastek z 5, okej, okay. do potęgi 1 trzeciej to jest, yy... a, odpowiedź. Yy... No, co? No nie, blisko, nie, nie, ale. Szybko. Okej, okej. No, okay, okay. no A spokojnie, dobra, 5 spokojnie, spokojnie. razy pierwiastek z 5 to, 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 to nie będzie na pewno pierwiastek z 25, to, to jestem pewny. To będzie albo... No to musi być D w takim wypadku. Ale my tu rozwiązujemy te zadania, czy strzelamy? Rozwiązujemy, mogę, mogę, mogę przeliczyć jak. No trzeba. to grzecznie po bożemu trzeba policzyć, rozumiesz? Okej, okay, okej, okay. no to 5. Pięć razy, jak mamy potęgowanie i jest jedna druga, no to to może być pierwiastek z pięciu. Może być. Mamy to w nawiasie eleganckim. Do jednej trzeciej. Więc dlatego nam wyjdzie odpowiedź D. Bo pięć razy, chociaż czekaj, pięć ty, razy pierwiastek to, z pięciu. A to, to pięć nie, to tak losowo? Znika nagle? No jeszcze czekaj, bo jak to mnożysz, no to kurde nie pasuje mi. To powinno być Chociaż, dobra, bo ja jestem idiotą, to jest B. Ja jestem idiotą, bo ja chciałem tą piątkę przed zostawić, jakby nie było wrażenia. Dobra, dobra, dobra. B, B, definitywnie. To zajebiście. się, strzeliłeś w rękę uciąć. No to kurwa, bez ręki będziesz chodził. Nie, oszukujesz się. No. Słuchaj. Na spokojnie. 5 razy pierwiastek z 5. I no. to wszystko podejmujesz do 1 trzeciej. Jak chcesz to wrzucić pod pierwiastek, no to. Możesz, ale ty też 5 musisz wrócić pod pierwiastek. A żeby to 5 wrócić pod pierwiastek, to musisz zrobić z tego pierwiastek z 25. Bo to jest 5, co nie? No tak, tak. No i razy 5 to będzie. I razy teraz pięć. pierwiastek z 5. No właśnie, jakby I już to tak będzie robić. Aha, okej, okay, to tak można. Sobie. No i teraz miałbyś 125. No do trzeciej, to, to będzie pierwiastek z 5, no. 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 No i to teraz same. tutaj zamieniamy. To jest jedna no to... trzecia. czyli znaczy, mamy 5 do trzeciej. No to jest. I podniesione ciebie. do... Pierwiastek to jest jedna druga razy jedna trzecia to jest jedna szósta. Czyli o koniec kurde, końców. Ale mile... gościu matma. Pierwiastek pięć, z pięciu. Wszystko przeczyć. No. <laughs> dobra, to rozrzewkowe było, to chciałem wiedzieć, tak, jest pamiętam z Celi. Przepraszam, zobaczyłem śmieszną wiadomość na czacie. Dobra, dobra, lecimy dalej. Drugie. Ej, muszę scrollować w dół, czy, czy, czy to się nie Nie, 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 bo iść na inną stronę po prostu. W prawo, eee, dobra, w prawo Widzę, masz widzę, ten widzę, dobra, klasa, rzucony. klasa. Dobra, odsetki są łatwe, czekaj, kupił w skali roku, bo ogóle... jedno to jest A, to, 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 to ten wzór jest, to z wzorów jest tam. KN równa się K początkowe razy 1 plus tam u góry jest N, podzielić na 100, i tam ilość tego, oprocentowania w roku jest do, do potęgi tej. Więc Masz obligacje 7 po dwóch latach a być A! O kurde, hmm. elegancko widać, że ty jesteś biznesmenem młodym. Od razu o pieniądze <noise> i od razu zbognę. Nie, robisz. nie, po prostu wzór pamiętałem, wzór pamiętałem, bo to jest w wzorach. I ja akurat ostatnio miałem ten dział, więc jeszcze pamiętałem to. Nie no, ty jesteś no cały wzorek jak powiedziałem. Lecimy dalej dawaj. Zresztą w te wzory ja nie słuchałem co ty mówisz, ale... Aha, aha, taki właśnie streamer. No, no chyba, że ten. No, żeby tak, na tak, pamięć tak, arkuszy. Tak, nie wiem, może... Ja no no. W ogóle no, no. jak taki takie połączenie Meduzy i Kubiksa. Kongo TV nam jeszcze dym. Pu, pu. No nie wiem, ja tego nigdy nie słyszałem. Czekaj. Muszę się skupić, bo tutaj chcesz się na minę wsadzić, nie? Właściciel sklepu kupił furtownie 50 par identycznych spodni po ich złoty. Okej okay. Za parę złotych i 40 identycznych marynarek. Po Y złotych za sztukę, za zakupy furtowni zapłacił. No to to jest. Yy, to jest. Początek mi pasuje pod B, ale jeszcze muszę to przemyśleć, nie? No Okej. Okay. Yy, po doliczeniu marży: 50% na każdą parę spot, i 20% na każdą marynarkę detalicznych. Marynarki były jednakowe. Ale niezwyt czekaj. po marży 50% za każdą parę spodni, 20% za każdą marynarkę ceny. Eee... Hmm, 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 hmm. No jakby, co jest w Twojej głowie? Po kolei, tak wiesz, tak. Musisz zacząć. Po zapytać... kolei, że, po 50... kolei... I... że 50x, bo jest 50 tych par spodni. No tak. Plus 40y daje nam 8000, więc mi no. pasuje odpowiedź B albo C. No właśnie, Tylko... ten nie możemy skręcić. Tak, tylko teraz nad drugim się zastanawiam. Drugie, drugie zdanie trzeba rozkminić. Yy, po doliczeniu marży 50%, czyli doliczyliśmy ją do już jednego X-a, tak jak mi się wydaje. Marżę doliczasz do ceny, którą już na, masz w sklepie domyślnie, więc to musi być odpowiedź C. Kurde, no drugie zadanie biznesowe i drugie A. rozjewane. Gościu, dalej więcej tych. Może biznesowa maturka musi być tylko i mogę stwierdzić. Ty, ty, ty jesteś człowiekiem biznesu, widać. Jestem człowiekiem big brainem, nie? Lecę na trzecią, a nie dobra, dalej to A lecę. ty, ty okay. też zarabiasz 100 tysięcy miesięcznie jak Kubiks? Nie, może jak Kubiks nie, niestety jeszcze nie. Ja dużo z kodu Fortnite zarobiłeś, czy nie? Mm, wiesz co, ja się załapałem na taki moment, że kod Fortnite'a bo ogólnie ja nie nagrywałem od początku, a tak od 2020, i wtedy był taki przestój, że nie mogłeś złożyć podania o kod twórcy, i oni to odblokowali dopiero po roku. I po tym roku, jak jakby założyłem ten kod, to w pierwszy miesiąc miałem w tysiącach złotych kwoty na sam początek. Więc więc, więc to dosyć fajne. tam. Więc trochę zarobiłem, ale te pierwsze miesiące z kodu były takie najbardziej prime, a potem to tak spadało, spadało i trochę to jest zdednięte teraz, nie? No to spoko. Tak parę koła za nic nie robienie praktycznie? Gościu, musiałem zareklamować mój kod, jak nic nie robienie. No, to mi, to, to tak, jest tak. ciężka praca, ciężka tak. praca to jest mega ciężkie, w każdym filmie przez wszystko nie powiesz, No i wpiszcie mój kod w sklepie Fortnite Ty wszyscy wpisują i jesteś za robasem. że w LoL nie ma kodu twórcy, już bym mieszkał Kevrona Czekaj, liczby rzeczywiste. Liczby rzeczywiste to były... Pozwolisz, że sobie sprawdzę, bo ja wolę się upewnić w tych wzorach, chociaż w nich pewnie nie będzie, ale mi się wydaje, że to są. Wszystkie poza zerem, w sensie po prostu wszystko, nie? Morda Rybson. Dobrze kojarzę czy źle kojarzę? Liczby rzeczywiste, jeszcze raz, co? Sorry, Barys. To, to są wszystkie chyba poza zerem, jak kojarzę. Nie, no, zero też jest liczbą rzeczywistą. No dobra, no to jednak, wszystkie po prostu liczby. A nie, bo są na plus, No to dobra, no to od, od zera w górę, będą. E, e, czyli mogą być po przecinkach i tak dalej. Dobrze, Jarze? No, dobrze, Jarzysz. Dobra. I wyrażenie X. Dobra, można szkodzić co do postaci. Skoro to nie może się równać To czekaj, czekaj, muszę to przemyśleć Ułamki uh, musisz dodać po prostu No to B Ty, ja, ty jesteś jak meduza, że tak strzelasz w te odpowiedzi? Czy coś ci Wydaje mi się, że jak mamy jeden i musimy u góry jakby tą kreskę Możemy tak sobie wiesz mm. Do, 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 jakby ją nie musi być tego plusa. A może być, wiesz, dodzielona ta kreska tak bardziej do końca. To masz 1 plus 1 to jest 2. A X minus Y plus X plus Y to jest po prostu do kwadratu podniesienie tego. No tego radę. wydaje mi się, że to jest B. Tak po Bożemu. Trzeba to sprawdzić mhm. do wspólnego mianownika, żeby to dodać. Wspólny mianownik najprościej jest zrobić, po prostu jak przemnaż jedno przez drugie. I wspólny mianownik będziesz miał. X minus Y razy mm -hmm. X plus Y. No, czyli mamy kwadratówkę tutaj tak zwaną. No, no, no ta. No i okay. w tym pierwszym przemnożyliśmy przez X plus Y, czyli będzie X plus Y. A w tym mm -hmm. drugim przemnożyliśmy przez co? Przez... dodajemy X minus Y. Okej, okay, racja. No i Y nam się skróci i wyjdzie 2x. 2X no dobrze, czy, czy... a na dole jest wzór zsłonego mnożenia, czyli z X kwadrat minus Y. Kwadrat. No, czyli to będzie C. No, no właśnie, czy, widzisz? Czyli, 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 tutaj, czyli źle tutaj poleciałem, odpowiedziałem B, a powinno być C, bo tego nie, nie pokminiłem, aby tam podstawić właśnie wzór u góry. Jaki okay, wzór? Teraz, to, to jest no. podstawówka, dodawanie ułamków. Panie, stres wleciał, nie? To Jaki tego. stres, nie ma, Musisz wiesz? Jak masz <laughs> <laughs> zadania? Po Boże musisz robić, wiesz? Dobrze, dobrze, robisz, Od, od, robi, od, ja. teraz, od je... teraz rozpisuję, od teraz rozpisuję. A masz tak z Już nie no. będzie takich fuck-upów, już nie będzie. Lecimy dalej. Tutaj, tutaj będziesz? ten, ty jesteś taki kurwa kombinator trochę. No, tutaj w życiu się kombinuje dużo, nie? 50% no. jest liczone, zaliczone, tyle ile musi być, coś tu jest. Nie no, bo tak szczerze, jak wiesz, jak będziesz tak kminił, że strzelisz sobie, że na przykład to jest do śmieci, to też, te dwa usuniesz, a potem masz 50% szansy, że strzelisz, tak samo jak tu zrobiłeś. Wiesz, że musi być to, bo tu jakieś kreski ci wyszły w głowie, no ale no strzał tutaj był nie trafiony. W, sensie, w sensie, bo mi chodzi o to, że jak masz te kreski, nie? To można po prostu usunąć tą kreskę, pa, pisać tam i wyjść coś takiego. Pyk, pyk, pyk. Chyba, że jestem idiotą, no to też jest duża szansa, dlatego u ciebie się znalazłem. i coś takiego tu mogło wyjść. Y tu powinien być, sorry. Czy mi się wydaje, że tak Nie, gościu, być. tak nie można robić okej, okay, czyli jestem idiotą, dobra, to tego nie było. I, I dlatego mi to nie wyszło. No słuchaj, jakbyś dodał jedną... A, jakbyś chciał dać jedną trzecią. Mm -hmm. Do jednej dziesiątej. No i mężczyzn, no. że to są dwie trzynaste. No, no, no ej, bez ole, ja jestem idiotą, dobra, Upokorzyłem no, się. Upokarzyłem się, upokorzyłem się. że <laughs> się lecimy dalej do piątki. Mm -mm. Nie wszystkich, wszystkich różnych liczb naturalnych, czterocyfrowych, w którym zapisie 10 wszystkie cyfry są różne, jest. To dajemy sobie te takie cztery kreseczki jak szef. I na początku może być 9 liczb, bo 0 nie wchodzi w to, czyli mamy dziewiątkę. Potem dajmy na to jedno odchodzi, ale wchodzi już kolejna liczba, więc jest 9. Potem jest inne, jest 8, 7. Gość, to jest odpowiedź B. Kurde, jak rozjebałeś elegancko. Sary, ja z tym mówię, big brainem matematycznym. Ja tutaj lecę po 50-60% twardo i się nie zatrzymuję. Nie, no, hmm. bardzo, bardzo dużo jak na razie umiesz. No, ty no jesteś, jesteś, jesteś takim, wiesz. świrem pod dymiaczem. Czasami może trochę się odkleisz, ale przynajmniej jesteś pewny siebie, to jest najważniejsze. Ty to czujesz. Nawet się jak coś jest palnie głupie... Się to nic nie będziesz miał z tego, no i, nie? No i właśnie widać, że ty jesteś, jesteś człowiekiem sukcesu, a nie jakąś siłką z Twittera. No. <laughs> no ja że przepraszam, bo cały czas czuję, że mówię, nie, ale starasz tego nie mówić, a tak czy inaczej to umówię, więc ja nie wiem co. No no, mówisz Gostek i mówisz nie, i mówisz. mówisz jak ty <laughs> powiem Fortniteowiec. No co? Jest jak jest. No rozumiem, no. Nie jesteś w stanie pozbyć się tego, skąd się wywodzisz. Jak 9 na pierwszym, no na pierwszym. O możesz... kurde, logarytmy, to mnie. Każdą liczbę możesz tu wstawić, oprócz zera. A To się zająć, nie? Zagiąć, nie? możesz wstawić każdą też. Tylko bez tej, którą tu postawiłeś, ale zero wchodzi. Więc jest 9 hmm. z powrotem. jeśli nie ma tego dołu logarytmu, to domyślnie to jest 10 z tego co pamiętam. Czy to, to się jest... zgadza akurat. W logarytmie akurat jestem najgorszy. Do tego wzorów potrzebuję, bo tego jeszcze, jak mówię, nie uczyłem się w ogóle do matury, więc. To odpalaj wzory. No. We wzorach wszystko mam. Ma, ma, ma. Przygotowałem, przygotowałem już sobie wcześniej. we sobie szybko tutaj. Chociaż wzory te zbyt nie są potrzebne. weź może po prostu z pierwszej polecenia i potem pomyśl, czy potrzebujesz czegoś. Mmm, ok. Funkcja f jest określona wzorem f od x równa się minus logarytm X dla wszystkich liczb rzeczywistych dodatnich X. No to będą na pewno już dodatnia liczba będzie, czyli B i D możemy skreślić raczej. Chociaż czekaj, nie, bo to zbyt pochopnie, zbyt pochopnie znowu próbuję. E, wartość funkcji f dla argumentu X jest równa. No to bym musiał podstawić pod X -a te pierwiastek z 10. No dokładnie. Mm. Jak masz podstawianie z wartości funkcji, wystarczy sobie wstawić i jest ustawione. Pod tu mamy pierwiastek z 10 i musimy to obliczyć. Pierwiastek z 10 to będzie... Możemy wyciągnąć... Coś trzeba wyciągać tu. Czekaj. Czekaj, bo właśnie teraz się wydaje, że tu jest jakiś wzór na to. Czekaj, to jest a... Wiesz w ogóle co to jest logarytm? Cze to właśnie widzę wzory, i to jest czekaj, to będzie podstawa z 10, 10 do liczby B, którą właśnie jej szukamy. To jest pierwiastek z 10. No to to jest jedna druga. No to to jest C. No. No co do, wiem, tego, kurde, nie do się to Dlatego potrzebowałem tych wzorów, bo tak to wiesz, musiałem sobie rozkminić. Ale, ale... A co tutaj o kurde. stoi? A bo jest minus, nie, dobra, dobra, no jeszcze właśnie. nie dokminiłem, nie dokminiłem do końca. Przeoczone, Je jeszcze, przeoczone. Jeszcze, ale jeszcze nie machnąłem tutaj kreski, nie machnąłem kreski jeszcze, jeszcze mogę się poprawić. Teraz dopiero zaznaczyłem moją decyzję No jesta. Dobra. Kurde, no pędzisz jak burza. Może nawet uda się wszystkie te ja się nie zatrzymuję, nie zatrzymuję. No wydaje mi się, że najgorzej od razu już będzie na geometrii i jakby tej przestronnej, nie? To, to, to nie jest moja mocna strona. Te, te dobra, są masz na następnej. Następny. Dobra, patrzę. Wy, ale jak tu zapisali to śmiesznie. Czekaj, dobra, mamy zwykłą kwadratówkę, wierzchołek. Eee o y, zapisz poniżej zbiór wszystkich wartości y to mogę od razu zapisać ten wzór? znaczy, że y równa się to jest od y, punkt, no to punkt jest a, teraz jest nowa taki, matura no to to teraz jest mi do plus On. nieskończoności pyk wyznasz wzór funkcji kwadratowej w postaci kanonicznej to, to, o, czekaj, kurde, jak ty, sobie... nie, naprawdę jesteś jakimś objawieniem tutaj na tym streamie <laughs> Czekaj, czekaj, biorę wzór. Bo w tym roku jestem jest najmądrzejszym zatyskanie. uczniem, jak na razie. No i elegancko, czekaj, bo ten wzór jest podstawiony. F od X. Oni chcą kanoniczną, no to git. To A mamy, a nie mamy chyba, nie. To to jest A. a jeden z punktów układu. To punkty przycięcia nas nie obchodzą. X minus P, tylko że P musimy zmienić. Tu jest P na X, to jest. 5 to jest yy, minus 5 będzie do kwadratu plus minus 3 tu będzie, bo jest, mm, bo jest na minus trójce. Jak ty jeszcze nawet potrafisz czytać z karty wzorów? Gościu, ja to wszystko mówię, ale ja co na matmę, na poprawki, bo ja w pierwsze terminy nigdy nie chodzę. w kartę wzorów, siedzę i szukam wzorku potrzebnego do zadania i elegancko lecę. Mm, mm, mm. Nieźle. Jeszcze A musisz obliczyć. A? Okej, okay, to czekaj. A to będę mógł obliczyć pewnie. Przekształcić wzór będę musiał na, na coś pewnie. Zakładając życie. Tylko czekaj. Na co mi będzie już wzór przekształcić? Nie musisz na nic przekształcać. Nie muszę. A jest na pewno A jest na plusie, bo idzie w górę. Tylko czekaj. Nie pamiętam. A, a było Czekaj. A jest dodatnie, bo jest w górę jakby ramiona, tylko. Z tego co pamiętam to się robiło, że po prostu pod zwykły wzór podstawiałem te wartości, które mam już, nie? No. Tu możesz sobie podstawić, tu możesz sobie podstawić to, albo to. Okej, okay, no, no, to, no, to, no, to, no to spróbujmy tak zrobić. Jakiś taki F. inny punkt, który widać mniej więcej. Tak się nie było widać, ale no te dwa takie najfajniejsze. No to A tu podstawiam X, a to będzie czwórka. Plus, 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 to jest 4 do kwadratu. Oj, ja co ty coś, masz, to coś robisz? Coś coś, coś, coś tutaj już kminie. coś nie tutaj tak, rozkminiłeś. Co, coś już nie kminie. A dobra, bo ja muszę pod ten wzór górny podstawić. Dobra. Pod, to? pod to, co masz tutaj? Tak, 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 zepsułem, zepsułem. Bo ja zwykły ten wzór, taki ogólnikowy, chciałem dać i. I to nie był zły. Ale ogólnikowego nie to ty nie masz na razie. No, no właśnie, właśnie dlatego zawiodła taktyka, I już widziałem jak to robię, że coś jest nie tak. No to to jest. E, A1 do kwadratu, to jest. 1, no to mamy czekaj. 0 e, równa się A minus 3. 3 na drugą stronę, a równa się 3. No i bym musiał po prostu pod A podstawić tutaj trójkę, i wyjdzie gitara. No i klasa. No ładnie, i elegancko. Ładnie, a, to, a to też muszę zapisać te A, bo tu jest napisane, aby tylko zapisać ten wzór w postaci kanonicznej. To też muszę te A jakby liczyć? Nie By no, no, no warto, warto, czy, żebyś czy wiesz, tak? okay, warto, żebyś, wiesz. Warto, żebyś na końcu grze się napisał. Wzór funkcji no, OK I pisz. Czyli, czyli po prostu aby czyli... egzaminator był zadowolony ze mnie, okej okay. No, warto, żebyś wiesz, bo tam napisał, co ci w głowie siedzi. Jasne. Oczywiście z matematyki, nie? Że tam robisz jakieś triple dita i kręcisz dookoła. Dobra, czekaj. Dana jest nierówność kwadratowa. To muszę przeliczyć sobie i potem, i potem zrobić deltę z tego, obliczyć te 2x -y i będzie klasa. Można, hmm. można jak najbardziej. Jak nie wiesz, co zrobić, to zrób deltę, nie? To jest, to Ale no, wydaje jest... mi się, że delta może no, nie jest najsprytniejszym rozwiązaniem tego problemu. Okej, okay, no to czekaj. Jeśli eee, w sensie, jak to przemnożesz, zrobisz deltę, to wyjdziesz do punktu wyjściowego. Yy, no to po prostu muszę pod x -y podstawić yy, te wartości. Minus 2 w jednym równaniu, w drugim minus 3 muszę wybrać, które, które będzie lepsze. To coś tu nie, 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 nie pasuje mi. Hmm? Nieźle hmm. kwinisz, ale. No ale może nie w ten sposób. A dobra, bo przecież wstałem. Pod x muszę podstawić minus 2, a pod k3, tak? Nie. Nie. gdzie hmm. widziałem nierówności kwadratowe? No, potem ci wychodzi taki owy kres, pyk i to, co siedzi tu przeważnie, masz, nie? To jest nierówność. No dobra. A to miejsce tu i tu, to czy z czym jest? Mm, przecięcia punktami. No i mamy I te rzeczy, czy nie, podane? No i to jest właśnie to minus 2 i 3. No właśnie. Aha, i muszę po prostu to dodać jakby do siebie i na pół, tak? O to chodzi. Że jakby minus 2 to będzie 6, czyli to będzie równe... Czekaj. No, czekaj. Nie, 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 coś źle kminie. I muszę obliczyć... Nie, czekaj, jest jeszcze coś. coś. To jest miejsce zerowe tego punktu, ale. Dobra, no, jak masz coś takiego, masz taką postać, to się nazywa mądrze postać iloczynowa. No tak, ta klasyczna taka. To znaczy, że z tego masz jedno miejsce zerowe i z tego masz drugie miejsce zerowe. A dobra, to muszę podstawić do zera, tak? Dwie, dwie wartości. Chociaż... Możesz tak zrobić. Mhm. No dobra. No to tak, tak zróbmy. 3x minus 9 równa się 0. No i podstawiam. Po, po kolei, nie? Dwie muszę podstawić tak czy inaczej. No nie, no tutaj możesz to rozwiązać po prostu. Aha, i tyle naprawdę starczy? No rozwiąż sobie to. I po prostu podstawiam pod drugie równanie, to i wyjdzie mi, ile jest K pewnie równe. Teraz wiesz ci, że 3. 3 jest z tym. Znaczy znaczy, że z tego drugiego, tym drugim miejscem zrobiłem, musi być minus 2. Mhm. I teraz wiesz, że X plus K jest równe 0. Jest równe 0, a, a za pod... x podstawiasz minus 2. Minus 2, ok czyli k wychodzi nam, że jest równe... Czekaj, aby nie sfakapować, minus minus, no to z plus 2. No dokładnie, plus 2 wychodzi. ok no dobra, no to teraz już wiem, bo kurde, nie wiedziałem jak do tego dojść, aby to zrobić. Musisz znaleźć tą pasę i wam żeby wiedzieć z czego nam wychodzi. Mhm. To wtedy oddaję, tak to faktycznie możesz coś tam wykminić dziwnego. OK, dany jest wykres Ax plus C, gdzie A i B są liczbami rzeczywistymi, takimi, że A nie może równać się 0 i C jest większe od 0. Skoro C jest większe od 0, to wierzchołek ten taki. Yy, wierzchołek musi być większy też od 0. Jakby, że, 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 że. Nie, nie ma miejsc zerowych, więc na pewno to nie będzie Co? jakby. Czekaj, a. Ale... Będzie nad osią OX x. To, to, to jest według mnie pewne. Bo skoro C jest. 0 jest większe od. Cze, 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 cze. Mniejsze jest. Dobra, dobra. Jestem tu headem, czyli to musi być na pewno w dół. Taki musi być. W takim wypadku, skoro nie ma miejsc zerowych. Bo jakby przyszło do góry, to by miało miejsca zerowe. Więc A musi jest pod osią, czyli to jest odpowiedź B. Dlatego, że a jest mniejsze od zera, czyli to jest odpowiedź druga, schodzi. a, 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 będzie odpowiedź a. Tak, odpowiedź 1, b1. No? Ma to sens. No, no. To działa generalnie tak, że masz a, no a jest jakiś. To jest taki tylko warunek, żeby się nie wyjebało i żeby to była na pewno funkcja kwadratowa Aha ja wiesz, że nie ma miejsc zerowych, więc A będzie tak wyglądać, no albo tak, będzie tak wyglądać tak. Tak. No tak, będzie wyglądać tak Ale mhm. jako, że C jest mniejsze od, jest... od zera No to tak. Jak będziesz miał X równe 0, no to C też jest mniejsze od 0, to znaczy, że ona będzie musiała przejść przez ten punkt A mhm. że przez ten punkt, to znaczy, że musi być taka Czyli będzie pod 8 o X No No tak. i wiemy, że no jest smutna, więc A jest mniejsze od zera no i delta też musi być mniejsza od zera No i jest elegancki gość No i klasa No co to za jakiś kong od tej się dzieje? Takich rzeczy nie grali wcześniej Nie mogę tego oddalić? Którym się to oddala? Y control minus Właśnie nie działa o, control minus działa, scroll nie działał Dziwny pdf reader No mogę to wkleić tu? O. Dobra, pa. A ja dasz na nowe wkleić? bo to takie jest zamazane. Czy to zaraz zniknie? No, no mogę ci. O, w dobra, jesteś, widzę mazacz, dobra, jest klasa. Nie musisz, nie musisz, nie musisz. Się dobra. Widzę, żeś tam skreślił wszystko. Dobra. Dan jest układ równań. To jest zwykła liniówka, ok. No, funkcja liniowa tu jest podana. Y równa się. X minus 1. Czyli z tego założenia posuje mi odpowiedź. Mogę od razu wywalić odpowiedź A. Bo to się nie zgadza w ogóle. Bo A czemu musi, się nie zgadza? A? Bo musi być na minus 1 ten Y. Jakby, bo jeśli damy nawet pod Y0 podstawimy sobie, bo wtedy wychodzi na miejsce zerowe, to mamy X równa się. Czekaj, 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 się chyba tutaj właśnie zjebałem. Jakby wystarczy, tak, że weźmiesz sobie jakikolwiek punkt jeden i podstawisz pod jednej i drugą no stronę. No to No to jednak się zesrałem w nache, że tak to nazwę. I jedynka będzie na pewno. Z pierwszego głównego założenia wychodzi. Jak podstawimy pod y0 to będzie 0 równa się. No, jedynkę przejdziemy na drugą stronę, to jest X równa się 1. Więc jeden punkt musi być na jedynce. To jest pewne. I wtedy wiemy, że nasz Y jest równy 1. Tak? Tak, to już wiemy. A skoro i wtedy wyjdzie nam, że X równa się Y. Tak. Co jest coś w minie chyba źle. Um. Są dwie opcje, jak możesz to zrobić. Możesz na przykład sobie rozwiązać ten układ równań. Mm -hmm. I wtedy będziesz okay. wiedział, gdzie się przetną no dobra. Ten układ równań się prosto rozwiązuje, bo tu jest Y i tu jest Y. Więc no to tak, z górnego sobie, z górnego sobie podliczę, tak. To z górnego wyjdzie mi, że Y równa się... 1, tak? Czekaj. Rozwiążę to, aby nie było lipy. X-1 minus równa się Y. No to po prostu na dole pod y podstawie to x minus 1 równa się minus x plus 1 hmm. Teraz tak, x na to damy 2, x równa się 2 Czyli x równa się 1 No okej okay. A z wyższego też mieliśmy, jeśli to wy, wyżej obliczymy i podstawimy w tym wyższym już pod to co mieliśmy tak pod to choć czy, czy my pod, to podstawiamy no, ja Wiesz, co podstawić będziesz miał wtedy tam jakieś dodatkową informację, ale z tego już wystarczająco wiesz. No, może to na jedynce się przetnie. No, no wiemy, że to jest rozwiązanie, więc te dwie kreski się przycinają w x równym 1 no, tak, no i to będzie odpowiedź. Jest tylko jedna taka odpowiedź. Czekaj, na jedynce się przecinają, no to to jest? Tak. Nie, na x1, nie y. x tu wyznaczyłeś. A, bez kitu, dobra, jestem idiotą. y by było 1, x1, jakby... zero. Racja, racja, racja. A to jednak byłem czadem, aż do momentu rozwiązania. No było mega dobrze. Zwłaszcza, że elegancko odrzuciłeś pierwszą odpowiedź. Więc to jest A, bo wyszło nam, że przecinałem się w X równym 1. I tutaj. Mm -hmm. No racja, Tylko racja. To tak się to robi. Tak jest najprościej. Dobra. Dobra, kolejne, Same tu mamy dalej? No wow, zadanie, dlatego to nie wyszło. Wielomiany. Wielomiany też zaryw przygotuje, To dział, który mnie ominął. Kiedy są wielomiany na maturze podstawowej? Ale parę? Nie chyba wiesz? Co? Czekaj. Wpiszę szybko. Wielomiany. We wzorach, wielomian. No ale nie tu żadnego wzoru, wzoru nie wyczaiż mordeczko. Nie? A dobra, czekaj, bo to jest ten... Ja wiem co to jest. Bo ja to, ostat... to jest ten sch... schemat, jakiegoś tego zioma to się nazywa, to, to schematem tym się rozwiązuje, nie? <grym> tym takim. Możesz zrobić hornerem, ale no Hornerem. nie wiem, czy jest to potrzebne. Nie? Okej. Okay. Możesz okay. zrobić hornera, ale nie ma po co. Dobra, hornerem nie ma co, Ok. Dla każdej liczby x jest rzeczywisty... Witam czajnika. To bym w teorii. Okay, są dwa minusy, więc na pewno musi być. Jeden minus, czyli na pewno odpowiedź C odpada, bo są No dwa plusy. nie wiem, czy bym tak do tego podchodził. Nie wiem, czy to w ogóle jest jakikolwiek sens tego, co ty właśnie wymyśliłeś. Akcja no, jest to... taka, że możesz to zrobić na dwa sposoby. możesz albo to pogrupować, czy jakoś pogrupować i powyciągać sobie razem przed nawias. Mhm. Albo możesz patrzeć, jakby od tyłu. Na przykład z tego, jeżeli będziesz zobaczysz na to, to możesz zobaczyć, że no, tu miejscem zrobionem musi być minus 2, pierwiastek z 3 i minus pierwiastek z trzech. Mm -hmm. No bo to widzisz z tego. No tak, tak, tak. Więc teoretycznie, jeżeli teraz tu byś wstawił minus 2 za to, pierwiastek z 3 i minus pierwiastek z 3 to za każdym razem jak wszystko wstawić powinno ci być 0 jeżeli to jest dobrze. No, jeżeli no i tak ani razu ci nie wyjdzie 0, to znaczy, że jest źle. I mógłbyś tak zrobić z każdym i sobie sprawdzić, jakbyś nie wiedział co robić. No mm -hmm. możesz niby tak zrobić, ale no tutaj możemy to pogrupować. Patrz na te pierwsze dwa elementy. Zazwyczaj Aha. jest tak, że pierwsze dwa elementy i drugie dwa się grupują. Zazwyczaj tak to działa. Mogą być trochę w innej kolejności, no ale... Czy... Zazwyczaj to X tych... kwadrat przed nawias mogę wyciągnąć. W takim no tak. Więc no możesz wyciągnąć dobra. X kwadrat, tam możesz wyciągnąć coś innego. I no powinno dobra. być. No to czekaj, to, to, to zrobimy to. X kwadrat... Wyciągam przednawias, z Nawiasie tu mamy x Minus 2. Dobra. Czyli pasuje nam już na pewno od... Chociaż dobra, ja jeszcze zbyt pochopnie nie będę tego robił. No właśnie, nie ma coś spieszyć. Zrób po bożemu do końca i... A tu mogę wyciągnąć przed nawias trójkę. No możesz wyciągnąć trójkę. Też coś szczerze, że źle, bo tutaj się zaśmiałeś pod nosem, ale wyciągnę nie. trójkę. E, x. Plus dwa. To teraz jest pewien problem. Taki jest pewien problem, problem bo, bo. bo no, pierwszy problem jest taki, że nie wyszło ci nic wspólnego. To i to nie jest takie same, a zazwyczaj powinno być wspólne i prawdopodobnie w większości przypadków będzie dokładnie to samo. Po drugie nie mhm. wyjąłeś minus nie wyjąłeś trójki przed tylko minus 3. Bo tu masz minus. Jakbyś chciał tak zrobić, to byś musiał zrobić, że to jest plus, a tu jest minus. Aha, racja, racja. A jakże że wyciągnęłeś tutaj minus 3. To to musi być w środku, minus też. W środku też musi być minus, no właśnie. Dlatego wiesz, mm. miał minus 2. Mhm. No i teraz już yy, wsiada, co? Teraz się gibam Więc co teraz dalej robimy z tym? Mm. Teraz, 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 czekaj. To jak wrzucimy w nawias to. To mamy dwa nawiasy w tym momencie, eleganckie. No. x minus 2 i x kwadrat minus 3. No i mamy odpowiedź. No i dokładnie masz odpowiedź, to ci wyjdzie, które. No, b. b. Ewentualnie jeszcze kolejna opcja, którą możesz zrobić, to będziesz wymnożyć mhm. ten nawias, ten jeden z drugim sobie tutaj, wymnożyć mhm. ten i tak każdy po kolei sprawdzić, czy wyjdzie dokładnie to samo, co, co masz tutaj na górze. Mhm. Ale Bo tutaj naprawdę tym twoim sposobów, sposobów jest sporo. No, no ten jest 10 razy szybszy, jakbyś to mnożył. No tak, to tak, tak. No, no widzę, pewnie byś tutaj jeszcze, jest. nie wiem, kolejne 15 minut. Pewnie byś się zajebał gdzieś przy okazji i. I tak by to wyglądało. Dobra, może pójdę na samą stronę. Dobra. Czekaj, idę na kolejną. Dobra. Pani od matematyki mówiła, aby się nie zawalić, aby punktów nie zabrali. Też to otwarte to wywalone, ale zacząć od tego, od dziedziny. Więc w teorii musiałbym zacząć od dziedziny, ale tu nie do końca. No ale nie musisz. Nic nie Ale. trzeba kminić. To jest. Czekaj, czekaj. Jak podstawimy pod wszystko zero. Tak myślę. Czekaj. No, możesz chwilę pomyśleć. Mi się wydaje, że każdy ten, co tu są u góry, bo to z góry się teraz, to się z góry do zera przerównuje, z tego co pamiętam, w równaniach. Dokładnie. To mamy dwa w takim, chociaż czekaj, zrobię to, może lepiej, aby nie pochopnie. No właśnie. To jest. I równy... od razu. No. Cztery. Spokojnie. Mamy jedno jest na stówkę już. 2x minus 3. Równa się 0, no to X równa się 1,5. No i w teorii mi się wydaje, że to tyle. Bo z dołu to to jest dziedzina, a nie rozwiązanie równania. No, a co jeżeli na przykład z dziedziny z dołu ci wyjdzie, że nie może być na przykład jakaś jedna z odpowiedzi. No, no za, masz, masz sobie wstawić. Wstaw sobie na przykład 1,5 tutaj na dół. No To 1,5 no to Zalisa. będzie. No to będzie 4,5 minus 5, to jest klasa. Ten drugi nie pasuje pod dziedzinę. No to właśnie. Się to miałeś... więc jest jedno w takim wypadku rozwiązanie. I to jest x równe 4. No dokładnie tak. To miało być wtedy 3 minus 3 przez 0, a hmm. przez 0 nie można dzielić. No tak. No i tak. zazwyczaj też, jak, jak jest równanie tego typu, hmm. no zazwyczaj o to im chodzi. O to im chodzi, że gdzieś to będzie jakaś dziedzina, ona będzie ci wykluczać jedno zadanie, no bo też tak jakbym miał być z po prostu przynajmniej do zera. No tak. I miałoby ci wyjść dwa, no to by było trochę bez sensu, więc oni tutaj zawsze wiesz taki niby trapik rzucają. Więc zazwyczaj... No tutaj jedna z tych pewnie nie będzie pasować z tych, które ci wyjdą. Czekaj, było, że Fred chciał wychytrzyć Frela, jakoś tak było, to właśnie to chciało to zadanie ze mną zrobić, ale ja to sprawdziłem, więc Es sunia. Nie, no, wiesz, tutaj to nie ma tak, że wszystko są takie kopciu, nie wiadomo co. Zazwyczaj coś tu jest jakiś haczyk czy coś. Mhm haczyk, no mini haczyk no zazwyczaj, nie jest takich nie wiadomo co ale no, no zazwyczaj nie może być tak wiesz tam po coś w końcu jest ten, ta kreska łamkowa no tak, tak, tak dana jest nierówność największą liczbą całkowitą, która spełnia tą nierówność jest no to bym musiał podstawić pewnie te liczby po to, chociaż a no, możesz podstawić, możesz rozwiązać do wyboru no. do kolorów jak nie wiesz, co robić, to zawsze możesz podstawiać za te wszystkie rzeczy, gdzie no są misy. No tak, dużo czasu też mi... Ale z, z, trochę to zajmuje, zwłaszcza, zwłaszcza że nie jesteś jakimś ekspertem od y, takich wydarzeń, mm -hmm. dzielenia i tak I dalej. Się, mi, się, mi się wydaje, że minus 6 to będzie, dlatego że minus z minusem da nam plus. Dobra, słuchaj, nie wydaje ci się, tylko po bożemu weź to policz. To po bożemu to jednak musisz się rozpisywać, mówisz, że więcej czasu potrzebujemy? Nie, nie, że rozpisywać, po prostu... Rozwiązujesz nierówność. No rozwiązywanie tych nierówności jest super proste. Wiesz, na co jedną stronę na ty... muszę przekształcić to wszystko. A weź może najpierw po prostu usuń sobie te... Minus 3? To Nie, to usuń sobie 6 ułamki. 6, to może. To no, pomnożysz sobie przez 6 oba i usuną Ci się wszystkie ułameczki. Dobra, no to już to zrobię jak szef. 12 minus x. Zaraz to na jedną stronę przerzucę, niech będzie. Tu musi być minus x. Ale również... przez 6 czy przez 2? A, dobra, majster. Masz no mi właśnie. Plus. Minus 6x. No no spokojnie, jak się człowiek śpieszy, to się no, coś ale tam jak Pół razy 6 to chyba nie wychodzi 6. Czekaj, czekaj, jak nie? No ile jest La... pół razy 6? Ale 12 przecież tam daliśmy, nie? Bo przez Ubra, A przez 6. 6, przez 6, dobra, przez 6. A przez 12 się zawaliłem, bo patrzę na 12. No dobra, właśnie. dobra. O i się człowiek śpieszył, no. Co ja mogę powiedzieć? Minus 2x i tu przez 6 to plus 18. Większe lub równe 0. Dobra, to do sumuj, dodajemy do siebie. To jest minus 5. X. To na drugą stronę to jest 30. Jak zmieniamy ten, to się te znaki zmieniają na drugą stronę. Minus 5. Oj, elegancko! No znaczy, i wychodzi, ile no. jest 30 na 5? 6, dobra, 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 dobra. Wybacz, wybacz. Quick math. Oj. Oj. Jaka jest największa liczba, która sprawia tę nierówność? No to. to, no, to no to. Czekaj, czekaj, bo. Dobra, znak, że Jednak jestem idiotą. Czemu tak? Dobrze, tak? nie w tym miejscu. Jak nie w tym miejscu? No patrz. Tu ci weszło. 30 minus 5x. 30 przerzuciłeś na drugą stronę. Aha, nie dałem tu minusa, racja. No właśnie, w ten sposób. Ten ptaszek no i... to dobrze zrobiłeś. Podzieliłeś przez minus 5, dzieliłeś okay. przez liczbę ujemną, to trzeba ptaszek obrócić. No i szóstkę po prostu tu dam złyków. No to. większa liczba całkowita, no to. Trzeba, jest większe lub równe, no to. Mniejsze mogą... lub równe. No mniejsze lub równe. Co? Tak, no w teorii szóstka by mi pasowała, ale to tak kurde... się że na pewno nie może być szóstka, no bo to by było się równa w sumie. To x jest mniejsze równe od 6. Większe lub... E... Mniejsze równy x musi być mniejszy równy od 6. Czyli jaki jest największy x, jaki może być? No 5. A 6? No właśnie, mi to pasowało, bo jest ten znak, ale mi się wydawało, Ukaj, że kurczę, jest, ja nie my, może x to być. jest mniejszy równy 6. No to 6. No właśnie, jak x jest mniejszy lub równy 6, to znaczy, że może być równy 6. Czyli no, największą liczbą jest 6. 6. Dobra, mamy to. To była ciężka przyprawa, nie? No. A, ciężka przeprawa nie powinno tak być. Troszkę te nierówności tutaj kmiałie, ale wiesz, to już tak po polsku wystarczy kminić. Dobra. Okay, okay. Parta jest otwarte. Musisz wykazać. Oho, wykazywanie to najgorsza rzecz. Hmm. Wykaż, że jesteś czysty. <noise> nie ma problemu. Nie, dobra. Na każdej liczbie naturalnej N. 5N kwadrat plus 15N jest podzielona przez 10. Ja pamiętam, że to trzeba było dać N na pewno przed Z tego co. co, tego, co, co mówiłem, naprawdę dostałem masę wiadomości od ludzi, że dzięki Djemplive. Dzięki N. mojej osobie przestali brać narkotyki. Dzięki mojej osobie... I to jest mam jak? I w ogóle to co to, to kurde stali, bo widzieli skutki, nie? <noise> Daje mi się, że tak to trzeba było zrobić, ale czy tak, to nie jestem pewny I domku... jest, Jesteś spryciarz, dobrze kminisz, że masz wyciągnąć coś przed nawias, tylko jak wyciągniesz n od n kwadrat, to kwadrat znika i n też Dobra, dobra A poza dobra, tym się. możesz też 5 wyciągnąć, to wtedy w ogóle będzie super Zawsze 5N. wyciągaj wszystko największe, co się da wyciągnąć przed nawias Mhm Wtedy w ogóle jest super klasa Dobra, ma, masz tak w banku, już tak będę robił, nie? Dobra. Trójkę. Elegancko pyk. I to podzielone przez 10. Tylko wydaje mi się, że tego się nie trzeba było zapisywać. A teraz trzeba było coś dodać do tego, czy tam się mnożyć. Ale nie jestem tego no pewien. Dobra, masz też w takiej postaci i teraz musisz wykazać, że ta liczba jest podzielna przez 10. No to podstawię podędychę. Na przykład mogę tak zrobić, bo 10 będzie... No to muszę dzielniki pi... dziesiątki wziąć, no to to jest. No, no nie do końca. Nie. Bo to jest jakby takie ogólne, no. Tu mhm. jest ogólna liczba. I teraz. No N to jest każda kolejna liczba naturalna, czyli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 i tak dalej. W mhm. tym wypadku, no wiesz, no, nie masz, że coś się dzieli przez y, 10 czy coś. Nie masz tutaj nigdzie jakiejś hmm. dziesiątki, którą mógłbyś elegancko skrócić Więc to, co możesz rozkminić, no to Na pewno jeżeli to ma się dzielić... No jeżeli to przez... jest tutaj, no jest ta piątka A to ma być podzielne przez 10 Czyli teoretycznie hmm. możesz napisać, że ta wypadła, to Możesz to... napisać tak, ta liczba, ta liczba Tu jest 5, więc ta liczba na pewno jest podzielna przez 5 hmm. Dlatego musisz jeszcze sprawić, żeby była podzielna przez 2 jeżeli teraz musimy udowodnić, że N razy N plus 3 jest podzielne przez 2. Nie? A, a jeśli bym na przykład spróbował to teraz wszystko przemnożyć tak, jak na przykład kombinacją trochę, ale wszystko przez dychę przemnożyć, czy, czy, czy to to. No, no jak przemnożysz teraz 10, no to wiesz, no. Nagle jest 5 zrobisz 50, no to pięknie jest podzielne przez 10, a 50 już jest, więc no, to, to nie ma sensu. Okej. Okay. Więc teraz na przykład wiesz, że... Musimy sprawić, żeby było podzielne przez 2. Czyli mm. musimy sprawić, że 2 dzieli nam n plus 3 razy n. I to chcemy udowodnić teraz, bo jak już to się dzieli przez 5, no wiadomo, tutaj oczywiście być zapisać te wszystkie fakty, że z faktu, że tu jest 5, to jest podzielne przez 5, zatem musi być tylko jeszcze podzielne przez 2, żeby było całkowicie podzielne przez 10. Mm -hmm. No i teraz, jak masz to n, no to to n jest każdą kolejną liczbą. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i tak dalej. To więc teraz możemy sobie rozbić na dwa przypadki. Przypadek pierwszy, że n jest parzyste. Mhm. No i przypadek drugi. N nie jest parzyste. Że n nie jest parzyste. No i przy drugim założeniu wyjdzie nam. No i teraz no, przy... tak. Przy pierwszym założeniu co mamy? No nie będzie. Będzie liczba nieparzysta, więc to wtedy odpada pierwsze założenie. Jak odpada? Masz, masz n Nie. plus 3 razy n i n jest parzyste. n jest parzyste, no to wtedy tu... wyjdzie nam... To no to wtedy jest klasa, bo w teorii jak postawimy... No postoimy... tak, no n, w... jest parzyste. n jest parzyste, więc jeżeli n jest parzyste, no to cały ten iloczyn musi być podzielny przez 2. No tak. No tak, więc tutaj widzimy, że n jest parzyste, zatem n... Jest podzielne przez 2 hmm. czyli n plus trzy razy n też jest podzielne przez 2. No i tak. spoko. Bla bla bla, nie chcę ci pisać. No hmm, i drugi wiem. case no nie jest parzyste. No czyli na pewno wiemy, że to n już nie jest parzyste, no ale jak Trzyma... masz liczbę. No ale masz liczbę nieparzystą i do niej dodasz trzy ta no też tam za parzystą. To ta liczba da Ci parzystą. Więc wiemy, że na pewno też będzie podzielne przez. Pa. No jakbyś tutaj napisał tą yy, rozprawkę że, no, że jeśli podstawimy liczbę nieparzystą, to da nam parzystą, przemnożymy, to będzie dalej parzysta i. Tak, tak. Możesz to albo napisać Aj. słownie, albo napisać tutaj, że N równa się 2K, a tutaj na przykład N okay. równa się 2K plus 1. No właśnie ustawić te do tego nie? i można to wrzucić, albo można napisać po prostu tak z słowami. Okej, okay, bo właśnie jak są te zapisy, to ja zawsze muszę pisać matematycznie, czy, czy, czy też nie, nie. mnie to oni uznają punkty na maturze. Nie, na nie, nie w musisz pracy. w ogóle używać żadnego zapisu matematycznego. Wystarczy, żebyś napisał Dobra. coś, co ma logicznie sens. Dobra. I, i będzie. I najważniejsze to... na sam koniec, aby nie ucieli punktu. CND, co należało dowieść. Nie, tam, to, to, to wiadomo, ładnie, fajnie, spoko. Możesz napisać, możesz zaznaczyć kwadracik, pomalować, możesz napisać tam co należało dowieść, możesz napisać QED, po łacinie jak chcesz być fancy. No, no możesz <grym> to zrobić, ale to jest tak. Q-e-d i dobra, jest tu QED nie QLN, jak coś. A żeby spokojnie. ci się nie pojebało. -E dobra, dobra, QED. Ale no, to jest taki bardziej tam. Dodatuj. Smaczek niż chyba coś, co faktycznie. Okay. No jest ja, jak szersza, jest, ja słyszałem, że to jest taki must have, nie? Więc... No, 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 no lepiej napisać niż nie napisać, ale... Stałem, że jakbyś tego nie napisał, ale miałbyś cały reasoning i wszystko by się zgadzało, no to jakbyś dostał max punktów. Dobra. Dany jest ciąg, o kurde, do tego też wzory odpalam, daj mi chwilę. Ciągi to już też jest nie moja. Ale czy ty musisz te jakieś wzory mieć? Czeka. Najpierw przeczytaj, może na logikę skończ, bo to zadanie wygląda się na bardzo logiczne i nie jest tu żaden wzór potrzebny. No pierwsze będzie fałszem, bo on musi być na. O, jeszcze ja. No nie jest malejący, bo nieważne co damy do kwadratu, to jest git, tak samo z tej założenia, że ten no. musi być większy, no to pierwszy to jest fałsz. No, ale równie dobrze możesz sobie wziąć pierwszy wyraz, drugi, trzeci i podstawić po prostu. Mhm. Pierwszy będziesz miał 2 razy 1 plus 1, czyli 3, potem będziesz miał 2 razy 2 do kwadratu, czyli ile? 8 mhm. plus 2, czyli 10, potem trzeci masz 9 no razy ta, 2 to jest 18, to jest 21. No i widzisz, każdy kolejny jest większy, to znaczy, że ten ciąg jest rosnący. Znaczy, mhm. no nie jest zamalający czyli fałsz. Na no no drugi. ósmy tak. wyraz ciągu, to po prostu muszę pod N podstawić 8. 2 do ósmej. Do drugiej plus 8. To jest 2 razy 64. Kolejność wykonywania działań. Machnąć się ktoś kiedyś na kolejność wykonywania działań? Słuchaj, tutaj wszyscy tutaj takie tej rzeczy robią. Nie żeby coś, ale jeszcze tak z nie wiem, 20 minut temu ty chciałeś dodać ułamki, mianownik do mianownika i... No no no, no do dobra, zika, chcie, więc, chcie, to, chciałem dodać, ale to, to, to nie To już idę. wszystko, to już wszystko było. Dobra, śmiga, fałsz, prawda, jest gitara. No, no i klasa. Szybkie sportowe zadanko. Takie luźne, No i tak. Tutaj, tutaj bardziej to jest nawet na logikę niż na same jakby, wiesz, tam jakieś wzory, no tak, no. Nie, wiadomo, nie wiadomo co. Dawaj, kolejne tu, wrzucimy. Nowy marze. Mhm. Ja. Trzeba oszczędzać tę stronę. Ktoś mi w ogóle wysłał, że jest jakaś lepsza strona, gdzie można lepsze robić rzeczy, ale jeszcze mi się nie chciało jej sprawdzać, więc... Nie no, to śmiga, jest klasa. To jest Cześć, spoko, widać, tylko problem jest taki, piszeć... że, jest, że jest 20 stron limitu, a nie chce mi się potem robić nowego, więc... Będziemy a. oszczędzać strony. A, no to racja, no to też jest... Dobra, no więc co? Co my tu mamy? Wyrazowy ciąg arytmetyczny jest równym. Teraz w teorii powinienem dać, że a1 jest równe minus 3 i a5 jest równe 11. I teraz był ten taki wzór, to już muszę wzory. Tam an równa się a5 minus 11. No, dobra, ale niby spoko, ale robisz trochę tej kurwę z logiki. Tak. No patrz, ciąg arytmetyczny działa tak, że skaczesz z jednego na drugi, potem na następny, następny i następny. I za każdym razem skaczesz o tyle samo. No to w sumie mogę różnicę z tego zrobić. I na 5 Dodać to do siebie o. i to to jest 11 minus 3, ale musi być plus, bo jest różnica. A co się tak uparłeś na to 5? Jak 5. No bo to znaczy... jest pięć, pięciowyrazowy ciąg jest, nie? No ale patrz, z pierwszego musisz przeskoczyć na drugi. To ile skaczesz? Z minus 3 na jedną drugą? Trzy i pół. No czy pół, no czyli wiesz, że różnica jest 3,5. No i teraz skaczesz z jednej drugiej na x -a. O 3,5. teraz, to ile będzie x? Mmm, to już nie wyjdzie takie równe, czekaj sekundkę. 3,5, no to 7. Jak kurwa, jedna eee, druga? czekaj, dobra czekaj, czekaj, zawaliłem się, zawaliłem się, czekaj, czekaj. Trzy i plus trzy Zobaczymy o 3,5, 1, 2 plus 3,5 to jest 4. No. no i potem znowu o 3,5. Bo ja już się za, z, zawaliłem w akcji. Ja już liczyłem Y, że on może nie, że nie wyjdzie równy. To jest A. To jest A. No X będzie 4, więc na pewno to i to nie jest To, to A, też nie 100, więc w sumie to jest 100. Więc nawet nie musisz Y liczyć, no ale 15 dobra, drugich to jest 7,5, więc też by się zgadzało. Jest klasa. No to A. Definitywnie no wiesz tam w ciągach nie ma co zbytnio kminić ważne że po prostu każdy kolejny jest większy o ileś tam albo jak jest geometryczny to jest przemnożone ileś razy mm -hmm. i, i tak to po prostu kminisz Zresztą to się... posuwaj te kartki ja mogę zaczekać jak mam mówić, że nie stringy, nie to... jest jest na następnej mamy tak dobra dobra mniej więcej teraz ma geometryczny to geometryczne się mnożyło przez siebie do czego już doszliśmy przed chwilą no to... To takie A N równa się. Ty z F tyle jest. Pan, jest dokładnie, dokładnie ten sam schemat. Tego to samo się tutaj no to idzieje. dzieje. Skaczemy z minus 5 na 15 i z 15 na 45 na minusie oczywiście. Mhm. To to jest. Mi się wydaje, że to... chociaż nie, muszę być pewny siebie Muszę być pewny siebie. To jest, musi być minus, z minusem daje nam plus, bo się zmienia ten znak. Minus, z minusem zmienia się znak, chociaż czekaj, bo jeśli masz do, do potęgi drugiej, do parzystej, to się też zmienia znak, dlatego to jest na plusie. To Bra, ale gościu, od... co ty nie musisz, to na, znowu znowu zbyt kminisz. Z pierwszego Be. przychodzisz, ale co, na, spokojnie pierwszego przechodzisz na drugi no to 20 jest różnica ale to jest ciąg geometryczny czyli znaczy, że nie dodajemy, tylko mnożymy no mnożymy, no to jeśli przemnożę przez przez co musisz no. przemnożyć minus 5, żeby wyszło 15 no 3, no to minus 3 no, minus 3, czyli wiemy, że różnica jest minus 3, w sensie różnica, iloczyn no to tak, to się pisze jako Q teoretycznie, no mhm. i potem znowu przechodzisz no i teraz możesz sobie odpalić Wzór na ciągi geometryczne, żebyś wiedział, jaki jest tam. Czekaj. Oficjalny wzór, i jak wygląda. Ale to CK-owskie ciągi. Dobra. Ja czekaj, bo się ładuję. AN równa się A1 razy QN minus 1. A to... Tak, czyli A AN równa A. się A1 razy Q do N-1, minus co nie? Tak, tak. czyli na pewno, tak, tak, tak. Czyli no wychodzi czy... z tego nam odpowiedź A na pewno. No, no, dokładnie, bo tylko podstawiasz sobie minus 5 i minus 3 i jest odpowiedź. Mhm, tylko to jest pierwsza, jeszcze musimy drugą zrobić. A, bo faktycznie a. To są dwie odpowiedzi. No sprytnie, no, sprytnie, sprytnie to wymyślili. Po, po Ponga porobili takie, nie? No to, to na logikę. Weź wykryć na razie te, które są złe. To na pewno nie no to, pasują. Takie, ja muszę kolor zmienić, bo mój, mój nie będzie śmigał. Na pewno B nie będzie i C. I teraz, no tak, tak, B nie będzie, bo tu jest no, dokładnie to samo, tylko bez tego minus jeden to zawsze nie ma sensu. To na pewno nie będzie, bo no, tu masz 3, a nie minus 3. No i teraz, które jeszcze dalej możemy wykręć, wykreślić? Zastanawiam się w teorii z tego co mówię, że na początku muszę podstawić pierwszy wyraz ciągu to mógł wykreślić D i E, znaczy E i F tylko No tak, bo tu masz 5, tak? a mamy minus 5. To tu okay. po prostu A1 tym... O kurde, czekaj, bo wyszedłem z tej strony, daj mi chwilę. No, no a poza tym, e... na tym... Tutaj masz na sprawę to samo, masz minus 5, się zgadza z tym co mieliśmy. Na no to, tylko, to jest po prostu tylko się, znawiam, to samo, Czy wiesz, to tam jest... nie będzie jakiegoś takiego triczku matematycznego? To nie no, wiem, tam nagle się jakieś znaki podmieniają, ale to nie No, nie może być no tak. ale raczej, raczej nie No i tutaj ma to sens, bo po prostu masz minus 3 przez 3, czyli. Dobra. Czyli no po prostu jakbyś to wziął i teraz zrobił tutaj działanie na potęgach, to miałbyś n do minus pierwszej, bo masz iloraz, więc odejmujesz. Mhm. Równie dobrze. Mógłbyś nawet też na pewności sobie powstawiać, na przykład. A równe 2 i zobaczyć czy Ci wyjdzie to, to i tak dalej. Mhm. No i, i tak już tak siedzisz się, nudzisz, chcesz sobie posprawdzać. No proszę. To teraz. Sinus. Kosinus. To teraz zaczynamy coś, z czego będzie najgorsza jechanka, nie? Czemu? Nie lubię geometrii zbytnio i tych sinusów, kosinusów, no, ale, No ale takiej postaci to nie jest geometria. O. Numeracja. Czy Czyli do tego będą te wzory, już przypuszczam, coś potrzebne. Czy jeszcze nie potrzebujemy wzoru? Znaczy, to tutaj dobrać. wydaje mi się, że wiesz, problem może nie być z geometrią, a raczej z ułamkami. <laughs> uparłeś się <laughs> tych upa u ułamków, widzę. uparłeś no goście, się. goście, no masz to samo tutaj dokładnie. Ale, ale bardzo dobrze, czekaj. Hmm. Sinus razy cosinus alfa jest równe. Hmm. To już wiemy, że u góry, czekaj, ja sobie nawet przeskroluję strony, bo jestem po prostu za mądry matematycznie na to. U góry nam wychodzi 2X Oj, trzeba była stroja. Jakie 2X Gostek? Tu żadnych nie, bo... nie ma. W te, w te... A dobra, bo tam była jedynka. Czekaj, 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 czekaj. Dobra. Patrz, jak nie wiesz co robić z ułamkami, są jakieś ułamki dodatnie. To po prostu to co robisz, napierdalasz jak, jak debil po prostu. Wszystko no. do wspólnego mianownika, żeby był jeden ułamek przyrównamy. I będzie w porządku. Mm, dobra. Czekam, bo. Teraz musisz wprowadzić to do wspólnego mianownika. I dodać do siebie. O kurczę, takie wyzwanie mi dajesz? Czekaj, zmienię kolor tylko. Biały pyk o, klasa. Czekaj. Aby to usunąć, to będę musiał mnożyć przez to. No? To jest... Dokładnie. Dobra. To mogę już zacząć te mnożenia? Nie mogę, tak? No zacznij, zacznij. Po łebku to zrobimy. Jeden Sinus kwadrat alfa podzielić przez a mogę od razu przez dwa Czy to mi zbytnie nic nie da. Dobra co, bo nie wiem co ty to robisz jeszcze raz zacznijmy od prostego przykładu. No jedna druga dodać jedna trzecia. No ile no, do sześciu to zrobimy. No to jest. No to rozwiąż. Grzecznie, po bożemu. No, no aż na takim czymś to się nie wydufę, to, to nie liczysz, to taki kontent Gościu, ale to, 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 nie o, to nie chodzi o content, tylko chodzi o to, żebyś wiedział, co się dzieje. No i w porządku, wyszło ci 5 szóstych. To, co zrobiłeś, to sprawdziłeś do wspólnego mianownika. Wspólny, wspólny mianownik najczęściej, najprościej to wystarczy po prostu wziąć jeden mianownik i drugi je przemnożyć. Mhm. No i wiesz, no. że chciałeś teraz to zrobić do szóstki, więc żeby do szóstki było i żeby to było takie same, no to to tu przemnożyłeś przez 3 no przez... i górę też mnożysz przez 3. Tak samo to jak robisz będę tutaj, przez sinus alfa kwadrat i sinus cosinus alfa kwadrat. No, więc teraz jak tutaj zrobisz, na tym naszym przykładzie, to tutaj Jaki będzie wspólny mianownik, po pierwsze? Dobra, mogę, mogę już zaznaczyć A, bo to, to, to będzie to... sobie... Ale dynka. spolisz po Bożemu, a nie, że tutaj będziesz już strzelał w A, bo ktoś ci na czacie napisał. Okay, czekaj, czekaj, co mi ktoś napisał? <laughs> Meduza! Meduska! Ja rozumiem, że szumi, ale my tu nie strzelamy. Dobra, dobra. Czekaj, jeden, sinus... ...kwadrat, alfa... Razy cosinus alfa kwadrat plus sinus. Mogę tej jedynki nie pisać w sumie. Nie no, Meduska, coś ty zrobił. No jak? A weź to, wymaż, jeszcze raz, od początku. Zaczynamy od wspólnego mianownika. No. OK. Okej? No to, no to muszę tak czy inaczej, tak jak mówisz, wtedy muszę wziąć te dwie, dwie, dwie z dołu. No to biorę sinus alfa kwadrat i cosinus alfa kwadrat. No dobra, więc mamy sinus kwadrat alfa razy cosinus kwadrat alfa. Tak? No, tak. No i teraz patrzysz na to. Tu rozszerzyliśmy przez to, żeby dojść do tego wspólnego mianownika. No, sinus alfa kwadrat. No, sinus alfa kwadrat tutaj jest. Więc żeby sinus kwadrat alfa. Dostać. Sinus kwadrat alfa, cosinus kwadrat alfa, to co zrobiliśmy? A dobra, jestem, tu będzie tylko kosinus alfa kwadrat z tego, dobra. No. To się usunęło. No to mamy kosinus, no, dobra. kosinus, Pyk. Pyk. Plus. I tu. Będzie inny. Jaki mam tamet graficzny? Tak, tak. Jakiegoś Vakuma. Link do niego jest pod każdym filmem na YouTube. I to równa się 64 podzielone na 9. No okej. Okay. Potwierdzasz, tak? No dobra, jest już dobrze, już jest dobrze. Teraz tylko egzekucja do końca. To w sumie nas nie obchodzi dół, nas obchodzi tylko góra Czyli możemy w ogóle dół jakby wymazać Pu 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 Nas obchodzi tylko dół, znaczy góra tak naprawdę Bo 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 hmm. Słuchaj, musimy wiedzieć ile jest sinus cosinus, sinus alfa, kosinus alfa, okej? Okay? Możemy zrobić tak, nie? Tak naprawdę wymazasz, Ale czemu ty to wymazałeś? Nie mogę tego, nie mogę tak zrobić? Nie! Kościół. Dobra, wiesz, co to jest jedynka trygonometryczna? No właśnie, tak, tak trzeba bym powiedział. W sensie tam to, to, to wzory były na to, nie? No, no jesteś coś takiego: jak jedynka trygonometryczna, czyli takie twierdzenie, że jak masz cosinus alfa dać sinus kwadrat alfa, to nieważne jaką weźmiesz jedynka alfę, chyba. to wpisujesz jedynkę. Okej? Okay? No dobra, okay. czy widzisz gdzieś tutaj w tym naszym łamku, równaniu, jedynkę trygonometryczną no u góry No dobra, więc teraz Możemy wziąć to Usunąć, wymazać I zamiast tego wstawić jedynkę, bo to jest jedynka trygonometryczna uh -huh. No i teraz Mamy Sinus razy cosinus kwadrat alfa A nas pytają o sinus Cosinus alfa Czyli, no prawie to mamy Tylko coś musimy jeszcze tutaj Zrobić, żeby Obliczyć sobie to Czekaj, czekaj, myślę. Czym różni się to, co jest na dole? Od tego, co mamy obliczyć. No, że jest do kwadratu. No Pięknie. właśnie, więc co musimy pierwiastek. zrobić? Pierwiastek. Pierwiastek no tak, dać. Więc zwalnijmy pierwiastek. Jak walnimy pierwiastek, to mamy 1 przez sinus kwadrat alfa. To sinus kwadrat alfa. Równa się. I co będzie równe? 8. 8 podzielić na 3. No okej. Okay. Tylko Tylko to jeszcze nie koniec. A tak, tutaj tych kwadratów nie ma. No właśnie. No i okej, okay. a my mamy obliczyć co? Sinus razy cosinus. A to mamy jeden przez sinus razy cosinus. To jest odwrotność tego, to jest odwrotność tego. Bo jak no to... właśnie, więc odwracamy jedno z drugim. I tutaj trzy też ósme. jedno z drugim musimy odwrócić. I o, mamy 3 8. 3 8 Dokładnie tak. Ale to była ciężka przyprawa No ciężka, bo tutaj widzę, że te ułamki leżą, więc mógłbyś z kubiksem konkurować w egzaminie ósmą klasisty. taki kurwa cwajak by byłeś, no. O ty kurwa no. no to dawaj Kubiksa, robimy jeden na jeden te ułamki Czekaj. Ta. Tak, jak to się... dalej. No, no. Na 1000 lajków w górę, co jeden na jeden z kubiksem, ta? Tak to się robi, jak się z profesorem youtuberem. Tak, na no, tysiąc lajków i co jeszcze? I muszą komentarz napisać, kto następny, do Olimpiady Matematycznej. Tak, już jesteśmy 40-50 minut w odcinku, więc to już nikt nie ogląda. A kto jeszcze z Fortnite'owców będzie brał udział? Maja roku? X. Tylko? No maja na pewno jest już taka wiesz, ogarnięta. A kiedy? Bo ja chcę to zobaczyć. No to jeszcze się nie dogadaliśmy. Bo maja X jest trochę obstrana. Ona się no boi wiem. przyjść, skompromitować, ale my ją tutaj wiesz... Umen, umen, umen. Musisz, 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 musisz ja, tam... ja, ja mam takie, Ja mam takie podejście, że trzeba przyjść i nawet jak zrobić się ciebie debila w internecie, to trudno, bo czegoś nauczyć, i będę wiedział więcej do matury, No właśnie, nie? jesteś mądrzejszy o to. Poza tym, jak na razie, na to nie z tych ułamków, to jesteś jednym z mądrzejszych tutaj kandydatów. No i elegancko. <laughs> Dobra. A tak to nie wiem, a kto jeszcze w Swartanii pisze maturę? Ja, ja Fortnite jest taki Idealny spawner maturzystów Na przykład wiesz, czekaj. wszyscy inni streamerzy To masz tak, Kubon 30 lat Mamon 36 Overpaw 40 Czekaj, myślę jest? Myślę kto mógłby pisać maturę, ale nie kojarzę Kto dziady mógłby już. pisać maturę w tym roku Ale czekaj no, Zrobię 50 Czekaj więc no naprawdę, Cały jeżeli... Wiemy. Jeżeli są... Najchętniej, to w ogóle bym wziął no. jakieś TikTokerki takie śmieszne. Bo na nich, wiesz, one on. Z nimi to jest taka gładka tak, dobra. Tak, chciałbyś, chciałbyś content 5%, wiesz? Nie, to nie wiesz, chodzi o content, to chodzi, wiesz, o takie poznanie nowych światów. Byśmy wyszli poza to. Zobaczyli jak myślą inni ludzie. No to jest to, ale no... Roxy Węgiel pisze w tym roku maturę, ale mnie nie odpisała na Instagramie. No. nie mam, jeszcze takich kontaktów, nie mam jak no. ogarnąć. Tak samo jak młoda Nikola też nie odpisała. No to Egotopka powinna odpisać. No Egotop, zwłaszcza, że ona nie jest jakimś większym influencerem ode mnie. No to. Więc Dobra. jakby jesteśmy na podobnym poziomie. No, ale co, na sword jest, nie? To jest inny level już. Tak, punkty ABC leżą na okręgu ośrodku O, znaczy, słynek. Widzę. Jest sarombistry rysunek. Dodatkowo. O, A, O, C ma 130, B, O, A ma Brak. 110. Generalnie to, że tu jest polecenie jakieś, to spoko, że one jest. Jak Ci się nudzi, możesz je przeczytać, ale zazwyczaj i tak na rysunku masz wszystko narysowane. Miara kąta wewnętrznego B, A, C jest równa. No to to. Zaznacz ten kąt. B, A, C, ten, pyk. No dobra. No chociaż dobra, co kropkę tam robię. Uh, I teraz jak to jak to wykminić? Wiemy, że wiemy z, z tego, z, z tego rysunku, że raczej, chociaż tak mi się wydaje, nie, tego nie jestem pewny, że. Font, Font. C, C, A, Potrzebujemy, A, ocenę, no. potrzebujemy jakby 180 minus 130, czyli zostaje nam na dwa kąty po 25 stopni. No spoko. Więc mamy 20 stopni, 25, przepraszam. Dobra, za szybko znowu lecę. 25 stopni. Teraz muszę to samo zrobić w tym. Czyli mamy 180 minus 110 Mamy 70, więc na każdy kąt przypada 35. No. Teraz jeśli zsumujemy to za się, to wyjdzie nam, że ten kąt ma miarę 60. No i elegancko. To ma 60, oczywiście to są, możesz tak to zrobić, bo to są oczywiście trójkąty równoramienne, bo to jest wpisane w koło, a to jest mhm. okrąg i tu masz promienie i wszystko się zgadza. Hmm, Czy w ogóle. Wiedziałeś nie o nie tym. Wyliczyć, a to od razu powinienem wiedzieć, tak? No nie, nie, no jakby. To co zrobiłeś, to, to faktycznie mm -hmm. tak trzeba to wyliczyć, tylko żebyś wiedział, że możesz tak zrobić, no to musisz wiedzieć, że to jest okrąg, to są mm -hmm. promienie, więc to są równe boki, więc ten trójkąt jest równoramienny, więc ten kąt musi być równy temu kątowi. Moją drogą. Stary, a ja to wiedziałem, że może, wiedziałem. może tego nie wiedziałeś, ale jesteś na przykład kurde spryciarzem i zobaczyłeś, kurde. Ten kąt wygląda dokładnie tak samo jak ten. Właśnie, że właśnie, właśnie ja tak na początku myślałem, że tam będzie wszędzie 60, nie? Ale tak kurde, mówię, tak u góry coś mi się wydaje, że takie trochę pod kątem jest, to mówię, nie będę tak strzelał od razu i jeszcze pomyślę nad tym. Ty, co to za zadanie jeszcze z jakimś kolorowym tym? Mm, mm, mm. Czekaj. Jakie kolorowe tam, jeszcze rysunek. Tak, ja, ci tu, ja ci tu gościu wymazuję wszystko. Dawaj, wracamy nie, tam. No, dawaj na marnujemy, stary. Nie Dobra. no, to już. O ja boże, ile, ile, jest, ile jest tych zadań? Jest Mazareński. O kurde, to my tą maturę stary będziemy robić i robić dzisiaj. 33, to jeszcze 13 zdań zostało. Te, tam to trochę. Ominiemy, co? Możemy coś pominąć, możemy coś pominąć. Ale dawaj to, bo ma ładny rysunek, więc coś się postara ewidentnie. Nawet znaczenia trzech boków pewnego kąpieliska, w się ich prostokąta, należy ułożyć liny o długości 200 metrów Czwarty bok tego kąpieliska będzie pokrywał się z brzegiem plaży, który w tym miejscu jest nią prostą, zobacz rysunek Dobra No to możemy zacząć od tego że jeśli chcemy obliczyć jakby całą długość tego jakie wymiary miała ta lina na kąpielisko to domyślnie jeśli mamy prostokąt i musimy mieć obwód, bo nam na obwodzie zależy, to byśmy mieli 2 A plus 2B równa się 200, ale mamy tylko jedno B. Bo podłogę, no. podłogę nie dajemy, więc mamy 2. A plus B równa się 200. Pyk. I teraz wystarczy że, że że tego. To jest optymalizacja w ogóle, takie nowe zadanie. Kiedyś coś takiego nie było. No i 2A. A... w sumie będzie nam łatwiej na B to zrobić, mi się Chociaż wywalone w sumie na co? 2A równa się 200 minus B. Tylko tak się z drugiej strony zastanawiam. To chodzi o to, że ja sobie elegancko wypiszę to, czy, czy, czy to muszę jakoś rozpisać? Znaczy... Że... Dobrze kminisz, dobrze kminisz. Z drugiej strony. Może lepiej B wyznaczyć, bo zobacz, jakbyś teraz chciał z tego wyznaczyć A, to musiałbyś to podzielić przez 2 i miałbyś B przez 2, a co tak trochę brzydko okay, wyjdzie. Okay. Dobra. Więc tak. Dla, to... dla, jakby, prostoty obliczeń, lepiej B wyznaczyć, bo nie będzie tam dzielenia. Tak jest. No i dobra, a w ogóle wiesz, co mamy zrobić w tym zadaniu? Y no, obliczyć powierzchnię, jaka była największa, czyli po prostu obliczyć powierzchnię kąpieliska, tak? No dobra, więc y, jak liczymy powierzchnię? Yy, karta wzorów, karta wzorów. Mi się wydaje, że to było A razy B, ale nie chcę tutaj <grym> fuck-upa zaliczyć. <grym> No to dobra, nie sprawdzaj, no faktycznie, jak masz prostokąt, to żeby obliczyć jego pole, trzeba przewyżyć jeden bok razy drugi. W sensie, w sensie inaczej, byłem prawie pewny, ale wolę się utwierdzić w tym, bo po co, po no, co mam, wiesz, głupio punkty stracić, ja mam no, podejście. Widaj, to jest właśnie to, to jest właśnie to, że lepiej sprawdzić, niż się wyjebać, niż się skompromitować. No, ale ty nie musisz sprawdzać, możemy ci powiedzieć, że jeden bok razy drugi daje pole prostokąta. No i teraz tylko... Mamy jedno, chociaż nie, bo tu już to liczymy to. Dobra, to jest a razy 200 minus 2a równa się 0. Teraz tak. Jakie 0? Czekaj, czekaj. No, się, no pole po prostu się równa. Pole się równa 0. No, no, po prostu tak zapisałem dla zapisu, nie? Mogę tak dać. No, to daj może pola, a nie kurwa zero. No, to już jest równa ty ty nierówności. Ale wie, wie, wiesz, wiesz, wiesz co to nawias, tak by the way? No, coś tam można machnąć w nawiasa. Coś no. tam można pomyśleć, coś tam można pomyśleć. No właśnie, żeby tutaj to tak wyglądało elegancko. Ja jeszcze nie skończyłem zapisu i tutaj wiesz, przeszkodziłeś mi. Dobrze. <noise> Wieście, a... Minus 2A kwadrat Czy pole. Ale to, aby ładniej było, to można na odwrót zrobić, nie? Czy tak no mogę zrobić? No tak, może, może tak być nie ma to znaczenia generalnie. No ty... i tyle chyba. Jak tyle. Musisz jeszcze wyznaczyć, ile to A ma być równe. Łobaben, panie czekaj. A ty wiesz w ogóle co to za zadanie? Widziałeś kiedyś takie zadanie optymalizacyjne? Pierwszy raz i w sensie z fizyką mi się to bardziej jarzy niż matmo, szczerze. Nie, no dobra. Może nie z fizyką, Słuchaj. ale. Słuchaj, wyznaczyliśmy, że nasze pole będzie równe... To jest wzór na nasze pole. Tak jest. Tak. A, to... czeka! Okay. Więc teraz musimy... O, dobra, musimy pre, 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 majster, majster, daj mi sekundę. majster. majster. No, ja dobra. już wiem, ja już wiem. Teraz mamy obliczone B wcześniej, więc piszemy 200. A minus 2A. Razy A. Nie i zapiszę, że to równa się to. Dobrze kminie czy, czy źle kminie. I potem z tego wyznaczę sobie Co? A. Nie, nie, nie wiem, nie, nie, nie. coś ty by kminił właśnie. zostawiam, że tego nie było. Dobra, słucham się mądrzejszych. Dobra, słuchaj, więc masz. To, że to pole jest zdefiniowane taką funkcją, którą mamy tutaj. Mhm. No i to jaka jest funkcja? No kwadratowa. No jest kwadratowa. Okej. Okay. No i masz wyznaczyć największą wartość tej funkcji kwadratowej, bo chcemy mieć największe pole. Mhm. I gdzie funkcja kwadratowa ma największą wartość? Mm. No. Nope. Tak. chodzi o plus nieskończoność? To nie o to ci chodzi. No a narysuj tą funkcję, którą mamy tutaj, tak poglądała tylko. To ona będzie szła... AX. To na jakoś tak sobie będzie szła tam. A, to też nie, bo jest na minusie A, na a jest minusie. na minusie... Dobra, 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 już. To jakoś tak sobie będzie szła. No jakoś tak sobie będzie szła. I gdzie ona ma największą wartość? No... tu. No gdzieś tu I, czy, i czym to jest? Wierzchołek. No i to jest wierzchołek. Więc wiesz, że funkcja kradowała ma największą wartość w wierzchołku, jeżeli oczywiście A jest ujemne. Mhm. Więc teraz no, co chcemy zrobić, no to obliczyć sobie ten wierzchołek. I wtedy będziemy mieli... największą wartość pola. I będziemy okay. mieli to nasze A i B. Jak już to policzysz, to wiesz, że to jest największe i w porządku. To sobie przekształcę, aby to było tak po kolei zrobione. Pyk. No i spoko. Pyk. No i teraz wzór na pejku muszę znaleźć. Tam było, tam było minus delta przez 2 albo 4, a na kół to było, pamiętam. Yy, to czekaj. Dobra no, kolego, ale mikser00, od... miałeś 85 na podstawie z matematyki P, i kurwa wiem, coś B piszesz wyliczone. na tym czacie i wyzywasz, że kolega trochę nie umie, weź ty się Nasze puknij P, w łeb, jesteś jest. jebanym debilem, więc zamknij już no, kurwa tą mordę, a nie, że go teraz no, to wyzywasz, to bo Taki, prawda jest taka, że typ cię ssuje na każdym możliwym Minus momencie, a ty tylko siedzisz na tym czacie i wypisujesz, Haha, ha, ale jest głupi, nie potrafi tego zdania no, zrobić z pamięci, a. ha ha ha. No zajebiście, ja. może dlatego, że nigdy takiego nie robił, zrobiłeś nie, się trzy razy i teraz udajesz z grywusa. wóza. ci kurwa wyślemy jakieś zadanie. Nie wiem, jakbyś miał 100% z rozszerzenia i może nie wiem, był milionerem, pokazałbyś nam tej pit, że w tym roku zarobiłeś 2 miliony złotych, to może mógłbyś sobie oczywiście yy, tak napisać i może wtedy byśmy ci napisali, okej, okay, dobrze, szanujemy pana, ale jesteś jebanym śmieciem, więc zamknij już tą mordę na tym czacie no i... i... Po coachingu. Dobra, sorry, musiałem wyzywać jakieś zjeba na czacie. Ja, <laughs> problem. Dobry wzór zapisałem, czy jeszcze A to zgubiłem? P y... B... minus. A to nie jest minus B przez 2A? No, minus B przez 2A, tak. Minus... No, minus B. A skąd się wziął 2A w takim razie? No, stąd. E yy, minus. Znaczy, no, wzór jest chyba taki. P to minus B przez 2A. Tak, tak. A tak. dobra, bo ja podstawiam, bo ja podstawiam te B stąd po prostu. Dobra, to cofam. Zapomniałem, że jak już robimy to, to B biorę skąd, skądś indziej. To jest minus 200. Jakby patrzymy na to teraz. w tak, tym tak, momencie. Tak, 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 tak. Mamy tutaj troszkę lekki mis masz, ale no. To B to jest. Minus 50. Tu masz minus i tu masz minus. Widzę prank bro. Aha. Plus. No, ok. A czym jest p? E, p to jest e, na x. No p to jest x, a naszym xem w tej funkcji jest co? Xem b. <laughs> naszym x jest a. Znaczy to no tak, ale... No... Więc teoretycznie... Postawimy. Wyszłoby, że... P to jest A To nie, bo my liczyliśmy X, -a, czyli A A tu miałeś Jako zmienną podane A mhm. No 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 Rozumiem, czyli, no, czyli, czyli wiemy, wieś... że... No, no. no czyli jakie będą wymiary tego kąpieliska? Hmm. To B będzie równe 100 a, a będzie równe 50. No właśnie, więc tutaj zapiszemy ten fakt. Wiadomo, no, że tutaj, no może zapis tego, co tutaj zrobiliśmy, no nie jest najpiękniejszy. Yy. No jeszcze możemy teraz napisać, co nie? Jakie jest pole? Jakie jest pole tego kąpieliska? Mm, to to piszemy 200 razy 50. To trzeba, to użyję kalkulatora. Jakie 200 razy 50? Jeżeli tu jest 100, a tu jest 50, no to pole jest jakie? A, bo ty chcesz, dobra, bo ja myślałem, że ty chcesz pod to podstawiać. No, no pod to też możesz, stawiać. ale no, no, po co? Jak możemy tak prościć, jak już wyjść, wiesz, do punktu wyjścia? No to 5000. No i to jest 5 koła. 5 koła niby jest pole. Mhm. Ty Jan, czekaj. <słuch> e, ty? Chociaż nie, nie może być tak, bo dołu nie liczy. A nie, liczymy. Nie, te, nie, dobrze, dobrze. Tylko... Z no. czystej ciekawości chcę tylko coś sprawdzić. A co ty się nie psuje? Nie, nie, nie. A nie. Jednak myślałem źle. Dobra. E... Nieważne. Czyli tak, no doszliśmy do tego. No tylko jeszcze oczywiście. Musimy rozkminić tak. Po pierwsze, w takim zadaniu, no to co tutaj zrobiliśmy, no jest krzywo, bo mamy brzydką tablicę, no jesteśmy trochę zjebani. No wiadomo, na tym. to wypiszemy. Tak, trochę tak, ładniej, tak. tak. Więc tutaj, no ładniej na przykład byłoby na przykład w tym miejscu napisać, że to p, to jest wierzchołek i teraz warto stwierdzić fakt, że no nasze pole jest opisane funkcją kwadratową, dlatego. No, i A jest ujemne, dlatego największa wartość jest w wierzchołku, który jest w P równym 50, no czyli nasz bok A ma wartość 50, B Czyli to 100. też pisać muszę, jo? Znaczy, wydaje mi się, że jakbyś tak napisał, jak taki zwierzak, to i tak powinni to zaliczyć, ale Lepiej zawsze... Lepiej napisać być pewnym. Zawsze, wiesz, im więcej napiszesz, im więcej pokażesz, że wiesz, co robisz i jakby krok po kroku opiszesz i wszystko tam się klei i widać ten mm -hmm. taki, taki logiczny, matematyczny zapis sens, no to mm -hmm. na pewno... Jest, jest, to fajne, no jest to fajne, no bo tutaj to tak jest taki trochę rozgardiasz, tak rzucamy jakimiś losowymi okay. rzeczami, wiesz, szumi, szumi, szumienie i mamy rozwiązanie. No to jest taki, no Dobra. może nie jest to poziom meduzy jeszcze, ale no, no widzę, no my to doszliśmy, my tak trochę tej, wiesz, oepkujemy, no, my tak tutaj minimy, no, no. I jeszcze tutaj w tych zadaniach optymalizacyjnych warto podać dziedzinę. Bo jak tu mamy tą naszą funkcję, która jest tak krzywo zapisana, mm -hmm. no to no, to A nie może być śmieszne, no nie możesz tutaj na przykład za A minus 50, mm. albo nie możesz dać za A na przykład 10 tysięcy. No tak. No bo wiesz, że jakby 2A no dodać B musi być równe 200, no i to są mm. też boki, więc muszą być dodatnie. Okej. Okay. Więc na przykład jak mamy już tutaj to, że B jest równe 200 minus 2A no to mm -hmm. na pewno wiesz tak. Na pewno wiesz, że A musi być dodatnie. To no nie? O, czy jest? Tak, Rady, bo tak, nie widać tego tu. A musi być dodatnie, no bo to jest bok. Tak. No i B też musi być dodatnie, bo to też jest bok. Jest no więc.. B to jest 200 minus 2A. I to też musi być większe od 0, bo to jest B. Po prostu sobie powstawiamy tutaj. Mm -hmm. no, no i teraz jeszcze warto to wypadałoby to rozwiązać. Wychodzi nam 200 większe od 2A. No czyli, a, czyli a, mniejsze a mniejsze od 100. Znaczy mniejsze, bo zmieniamy znaki. No, no i teraz jeszcze gdzieś tutaj warto by napisać gdzieś tam dziedzinę, że A należy do zbioru od 0 do 100. Oczywiście otwarte. Mm -hmm. okay. No i jakbyśmy tak napisali, wszystko spoko, fajnie, fajrand, gdzieś tam więcej, więcej by... No, no, nie napisaliśmy tego najładniej jak się dało, ale... O, tam, punkty będą! Dobra, to wybiera no, jakieś no. zadania, na które chcesz mnie przekopać, jak o, mówisz, to. dużo, to dalej na przekopę coś. Da, da, zróbmy to kolejne, bo to jest, wiesz, geometria, mówisz, że geometria nie lubisz, nie było też zbytnio geometrii. Okej, okay, okej. Okay. I jasny gwint! Co się jeszcze... zdarzyło? No bo jest taki widz, który siedzi Cię wyzywa i się chwali, że ma 85 z podstawy i właśnie zobaczyłem, że on wygląda tak. Metuza, Franio, kubiks wysocki. Ale mnie to nie rusza. nie to kongo oglądać. Ja nie, nie chcę nazywam. No, nie no, w tym momencie to on w ogóle powinien z tego czatu na utkany siedzieć już. Pary, mnie to nie rusza, nie chcę wyzywać. Bo się jest hejterem zwykłym, no a my tutaj robimy progres. No my tutaj idziemy na wyższy level, y -y -y, dobra, pole powierzchni części wspólnej koła i kwadratu. Okej. Okay. Dobra, tak w sumie to wiesz, to jest... To jest to jest zdanie z geometrii, możemy tej powiększyć, bo tutaj na rysunku głównie się chyba będzie opierać to wszystko. Dany jest kwadrat od boku długości 8. Ok. To w teorii bok jest, no to każdy bok jest równy 8. To już wiemy. Z wierzchołka to jest mamy. R. Nasze R jest równe też 8. Tego widzimy to była. Promień to był? Nie, to nie był promień. Tak mi się wydaje, że to. chociaż nie jestem pewny, bo albo się na to mówi o promień, albo tam ta połówka. To, to, to jest ważne, musimy coś z tym zrobić. To pokimnie. jest promień i średnica. O to okej, okay, no to dobra. No to to jest chyba średnica w takim wypadku. Nawet na pewno. Eee... Czekaj, wzór na średnica. a przeczytaj polecenie jeszcze raz. Dane jest kwadrat o boku 8. Z jeszołka a zakreślono koło o promieniu równym... Dobra, to jednak mamy nie średnicę. No właśnie. E, dobra. Dokończ zadanie. Wybierz pole powierzchni części wspólnej koła i kwadratu jest równe. Hmm. No to musimy w takim razie... No jakby na tyle spoko jest to zadanie tutaj, że... Fajnie wszystko nam narysowali i na dobrą sprawę sobie zobaczyć. no Co musimy policzyć? Część wspólną. Gdzie jest ta część wspólna? No, czekaj, wezmę inny markier. Tu o pu, pół. No pół, pół. tam trochę dalej. O. No ten jakby dringas Tak. I co ci przypomina ten dringas No, trójkąty. No, no, Jeśli podzielimy na pół. No, no taki trójkąt. Z no, pismem, w sumie nie, tak. dobra, nie, dobra, w sumie nie, bo no, ja. Zastaniam jakby się, Dobra, jasno, mój, błąd, nie? mój błąd, mój błąd, mój no, no, wycinek koła to jest. To wycinek koła. No właśnie. A jak liczymy pole wycinka koła? Yy, PR kwadrat razy alfa podzielisz przez 360. No to jak znasz taki wzór, to spoko fajnie. Ja no się sprawdziłem na wzorach, ale to... No, spoko, możesz podstawić, obliczyć. E... Moglibyśmy, e... wiesz, też tak bardziej logicznie do tego podejść. Że tu masz całe koło, a ten wycinek to jest. No czwarta. O, tu jest okay. tu jest połowa, tu jest połowa połowy jedna czwarta tutaj. No to, to czekaj, wezmę marker i zapiszę. Tak, to jest Więc wystarczy, 3. wiesz, robicie sobie pole całego koła. Potem weźmiesz jedną czwartą, bo to i tak no, na oko widać, że to jedna czwarta. 8 kwadrat razy alfa. To jest ten, tu nie? To jest 90 stopni. Podzielić na 360. To jest 1 czwarta. No tak. To, co powiedziałeś przed chwilą. No i teraz 64 razy 3,14. Też dobra, bo nie chcą. Właśnie no, fajnie, że te 3,14, ale my tutaj nie liczymy, ile ciasta na pizzę potrzebujemy. Tylko mamy wszędzie podane pi. Jesteśmy tylko teoretykami. No co Więc to tam... jest? 16, no. 16 pi. No i elegancko. Dobra. Lasa. Doszliśmy do tego, co trzeba było. Oh, o, no, do, to, to kolejne zadanie geometryczne. To i taka... Ciekawa geometria. Ale ta geometria jest taka, że jak się nie wie zbyt dużo, to można sobie na logikę wykminić. No, tak. Długość odcinka OC. To czekaj. Eee... A DB. I mamy ten, a mamy podane resztę inne. Nie wiem czy nam to jest potrzebne, ale w teorii byśmy mogli obliczyć tego Shira. Jak bardzo chcesz, to możesz. Ale nie jest nam to zbyt potrzebne, mi się wydaje. No nie do końca. No, to raczej nie jest niego, potrzebne. To... ABC na się w punkcie O ponadto. Z geometrii wiem tyle, że ten kąt to jest tam prze przeciwległy to się chyba mówi, że one będą identyczne te kąty tutaj. Co no tak. Y więc fajnie byłoby wyznaczyć ten kąt na przykład ten albo ten jak się wydaje. No dobra, ale zobacz. Jeżeli ten kąt jest prosty. To po 45 w sumie. Ten, nie, ten jest prosty, ten też jest prosty. A ten jest taki sam jak ten, to... Ten. A ten jakie są? Też takie same. No dokładnie. One są takie same. I nawet już widać, nawet widać, że ten trójkąt. Jest. że ten trójkąt bardzo przypomina ten trójkąt. Mhm. Czyli. I teraz tak. No teraz. No. Wiemy, co dalej robić, czy nie. Czekaj, myślę, że. głowie świta. Uh, a, jestem wzór na długość odcinka. Jaką długość odcinka? Tam, że pod pierwiastkiem to się pisze i się liczy. To nie to będzie AB i równa się i No, jak weźmiemy tutaj takiego trójkąta, takiego trójkąta. Znaczy, no znając bok tego trójkąta, jest w stanie obliczyć bok tego trójkąta większego? No tak. No, czy powiedzmy, że ten tutaj ma dwa razy jest większy? Mhm. To ten bok ile będzie, ten duży tutaj? No dwa y też. No też, dwa razy większy. No i to są trójkąty podobne, co nie? Tak, tak. Czy te trójkąty są podobne? No są. No są. Jakby mają te same kąty, trzy te same kąty, znaczy, że muszą być podobne. No i też mhm. tak wyglądają jak takie same, co nie? Mhm. Jeden i drugi wygląda na... no jak zobaczysz, to jesteś w stanie sobie zwizualizować, że jeden jest Taki sam jak drugi. No, no tak. i teraz, który bok odpowiada któremu bokowi? Jeden z drugiego? O, mi się wydaje, że CB. No, czyli ten? CB jest równe OD. Zresztą to piszę w zadaniu. Tak czy to nie, to czekaj. No jest równe, ale no, no, dlatego, że mam po prostu taką samą wartość. Aha, no w sumie racja. No to A, on będzie ten... Weź sobie ten trójkąt. To jak to odwrócimy, nie? To będzie najłatwiej A. nam chyba go odwrócić. No, to no czekaj, weź, weź, go sobie od... ten, weź sobie ten trójkąt i sobie zwizualizuj, jak masz go zrobić, żeby położyć go na tym. No to. A z tego bym położył tu. No, no dokładnie. No i dobra, kładę go, i on wtedy jest mniej więcej taki, dajmy na to, pyk Pyk I, i co, i co Darii teraz? To jest No dobra, no, czyli, czyli, ten bok któremu bokowi odpowiada? Ten tutaj Mamy szóstkę Nie no, one, one, nie są równe, to nie są równe, to nie, one są ten podobne, bok, patrz A, A, D to będzie ten Tak mi się wydaje to no, jest AD. AD odpowiada temu. No okej. Okay. No i AD. ile razy jest większy ten CB od AD? Półtora. No półtora, więc w takim razie ten ile będzie? Który? No ten. ten. CO. Też półtora. No okej, okay. no czyli jaka będzie jego wartość numeryczna? 9. Hmm. No 9. 9, no bo tutaj no tak. ten bok odpowiada temu. Ten temu i się wszystko zgadza. No i... Lasa. Lecimy dalej. No dalej mamy. Dobra, tu jest jakiś kongo, to mi się nie chce. Mhm. O. o, o. Tu jest jakieś ciekawe zadanie. Tego jeszcze chyba nie grali na podstawówce. Co, cięższa podstawówka w tym roku dla Ciebie? No, no nie no, w sensie nie, że ciężka, zadania są bardzo proste i trywialne, tylko po prostu Większe, większe, jakby większe wiesz Więcej materiału chyba jest Albo może mniej z innych stron Jakby to są takie podstawy podstaw, ale musisz wiedzieć, pisać pewne rzeczy Okej, dany jest trójkąt ABC w tym AC to mogę scenarysować go w tym. No, nie? jak scenarysujesz, to w ogóle będzie klasa. Mogę założyć, że jest taki? No, tak chyba średnio. No, jak średnio. Znaczy, no, no, generalnie jak, jest... rysujesz, jak rysujesz trójkąt, to najlepiej, żeby nie był ani równoboczny, ani prostokątny, ani równoramienny. Czyli jakiś taki, Tak, taki, taki losowy elegancki. trójkąt. No i dobra, uznajmy, że tu jest 4, uznajmy, że tu jest 3. Jest klasa. Tu dajmy, no że jest. A. A padki Tu damy, że jest. B tu damy, że jest C. No dobra. A, a, a. No, no i jeszcze i mamy cosinus. 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 B A C. No to tu to będzie. No dobra. Jest ten. Teraz to ten. co możemy zrobić? Sprawdzić ile jest równy ten kosinus. 4,5, czyli 0,8 wzorach. No ale to co chcesz? Najwyżej znajdziesz jaki to jest kąt. A jak ci wyjdzie, że ten kąt jest, nie wiem. 40 stopni to nic ci to nie da. Mm, mm. Oblicz pole. No musimy pole obliczyć. Jakie są wzory na pole trójkąta? Jedna, druga tam było... A wejdź w kartę wzorów. Weź w kartę Z, wzorów, a, w kartę z jedną drugą bodajże, ale czekaj, już patrzę. Wejdź w kartę wzorów i... Zobacz, czy znajdziemy jakiś wzór, który no, mógłby nam się przydać. A kwadrat pierwiastka z 3 przez 4. To jest trójkąt równoboczny. Fakty. Czekaj, szukam. No, w tej mojej karcie chyba nie ma takiego. Ale czekaj. No nie no, powiedzmy mieć tam z 5 wzorów chyba na ten trójkąt. Czekaj. No, żeby nie było Jest, 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 jest. Aha, dobra, pamiętam, bo. I tu muszę dobrać sobie po prostu jeden wzór, z którego mam wszystkie dane już podane. No e, ma... Mamy to, czekaj. wklejcie, czy czy, nie wklejacie? Ja, ja ci dla mogę pizza. wkleić, mogę ci wkleić. Dla widza, dla widza aby widział. Dla widział. widział. Wklejmy. Mamy wszystkie, no, wszystkie możliwości tutaj. Mm, mm. No i okej, okay. który, który wzór możemy zastosować? Gdzieś gdzie mamy kosinusy na pewno? Okej, okay, gdzie mamy sinusa, kosinusa? Tak patrz, patrzę. Cze, hmm. bo kosinus był odwrotnością Sinusa, nie? Czy coś źle mówię? Odwrotnością, no nie powiedziałbym, że aż tak, bo się ktoś spórta, że to nie jest poprawne słowo, ale no jest podobny do sinusa. Ja muszę coś z sinusami znaleźć, dobrze mówię? No, 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 no to... jak, jakby wiesz, ko z cosinusa łatwo jest przejść na sinusa. Okej, okay, no to ja bym w takim razie wybrał... Okej, okay, najłatwiej będzie chyba nam zrobić... Tego? Chociaż chyba nie. tam wygląda na jakie. No nie no, patrz, tu masz, tu masz trzy sinusy. A mamy tylko jeden sinus. To w takim wypadku. No w pierwszym nie ma w ogóle, w drugim są dwa, tak czy inaczej. No, no nie, no nie, no patrz, to jest równa. To znaczy, że to i to i to jest w sumie to samo. A, no to, to drugi, no to drugi. No drugi. Generalnie jest taki wzór, że jak masz trójkąt, no mhm. jeżeli masz sinusa i dwa boki i sinus kąta tego, który leży pomiędzy tymi bokami, to możesz sobie obliczyć. I wtedy masz bok razy bok razy ten sinus. I u nas mhm. to będzie sinus tego kąta. Okay. No mamy kosinusa, a z kosinusa musimy przejść na sinusa. Wiesz w ogóle, jak można coś takiego zrobić? Mmm. Sekunda, zaraz ci powiem z wzorków. Okej. Okay. Zobaczymy, czy tam coś wykonajdziesz, wykminisz. Eee, z sinusa na kosinusa, tak? Tak jest. No, no, dokładnie. Czekaj, czekaj. No, ja widzę, że to jest odwrotność po prostu. Chociaż nie, nie jednak. Nie do końca. Chociaż. Dzięki Gary za suba, dla Ciebie Piąteczka dla Ciebie Dokładnie Nie ma Gary Czekaj e, To jest kurde odwrotność, tylko to jest taka nie, podw to, to podwójna odwrotność, że jak na przykład masz 40, Dajmy na to masz 6. Nie nie to nie jest odwrotność Aż To tak, nie, nie jest nie odwrotność Nie nie, patrz tak, Generalnie jesteś takiego jedynka trigonometrycznego, o czym już mówiliśmy. Wiemy, że cosinus kwadrat alfa dodać sinus kwadrat alfa jest równe 1. jest 1, tak. No, więc teraz, jeżeli za cosinusa sobie wstawimy, to możemy obliczyć sinusa, prawda? Tak. No to wstawaj. Stawaj co to trzeba i lecimy. A to jeszcze generalnie w tym wzorze jeszcze jest jedna druga, jak sobie bym zapomniał. Jedna druga? Tak. To 4 piąte do kwadratu plus minus kwadrat alfa równa się 1. No Kurwa, znowu łamki. Znowu mnie z tym chcesz męczyć. To możemy to... Jakby obniżyć potęgę, bo ta jedynka tak czy inaczej będzie jedynką, bo, bo jeden pierwiastek z jednego to dalej jest jeden, nie? No, A na cztery. razie żadnej potęgi nie możesz obniżać. Nie mogę. Jebane ułamki. Czekaj. Nie patrz. Tu masz jakąś liczbę i tu masz liczbę. Wrzuć sobie hmm. je na jedną stronę, odejmij, doprowadź do pięknej postaci, żeby była jedna liczba, i tu masz zmienną. I potem będziemy mogli kminić. Będzie wtedy zupełnie prosto. No okej. Okay. Teraz cholerne łamki. 1 minus 4 piąte do kwadratu. Ile jest 4 piąte do kwadratu? 16 do 25 No okej, okay, okej. Okay. Mogę od razu to zapisać w sumie. To będzie... Mądry. No mogę w sumie to od razu zrobić, kurde. No, czyli 1 minus 16, piątych, to ile będzie? 9. 25. 9, piątych, no i kurde Essa. No i wariacie, mamy to, kurde. Jednak nie wypierdzielam do żabki po tym zadaniu. To jest już po sinu, to jest sinus zwykły, ta, żebym to, nie było. To, jest, no, no, to bym no, musiał no, tak tam, napisać na ta, dole, ale tu nie ma ta, miejsca. Tak, tak, ta. o tu dajmy jeszcze kwadrat do góry, żeby było, że wszystko się zgadza, wieczego, ale wiem o co chodzi. Taki skrót myślowy został zastosowany. Oczywiście. Okay. I to, co tutaj zrobiłeś, no, wiadomo, że przy założeniu musi być takie, że no, mamy kąt alfa i on jest ostry. Mamy mhm. trójkąt. No i to się zgadza. I ten sinus nie będzie ujemny, bo tutaj oczywiście jeszcze byłaby opcja, że to jest minus 3 piąta, ale jako że to jest trójkąt, to będą tutaj trzy piąte. Nie musimy się martwić mhm. tym minusem. To już tak woli ścisłości. Jasne. No i teraz. Podstawiamy do wzoru i mam odpowiedź. To jedna, druga razy 3, razy 4, razy 3, 5. To mogę to zamienić od razu na liczby w sumie. 0, 5. To od razu mogę to w sumie zrobić, że to jest. Tomno, że od razu przez się wszystko. To jest 6 razy 4, 6. No i. Na no, się nie zawalić, to sobie pomnożę na kalkulatorze 3 i 6. No i to jest nasz bok BC To nie jest nasz bok Także BC. To jest pole, tylko pole, to jest pole, pole. Co ja, co ja mówię, dobra, pole, to, Pole, dobra, No właśnie dobra. I, i już, już zrobiliśmy. No, jest klasa, możemy iść dalej. Jest klasa. Oczywiście taka ciekawostka, jak widzisz, że jest cosinus 4 piąte, to wtedy możesz dać, że sinus jest 3 piąte. Tak z bomby. Bo masz, to wychodzi z tego, że jak masz cosinus i sinus, to są w trójkącie. jeżeli tu masz A, B, C, no i tu masz 5, a tu masz 3. Mhm. No tu musi być 4, bo to jest trójkąt prostokątny. A to jeszcze są jakieś takie, które z bomby mogę zamienić, czy... czy no zaz zaz zazwyczaj, zazwyczaj są takie, co możesz z bomby zrobić i generalnie generalnie jak masz sinus albo kosinus jakiś to to, no, to to nie jest do końca poprawne matematycznie, ale Weź uproszcza jakby uproszcza zamiast. uproszcza bardzo, Czy wiesz, hmm. na przykład jakbyś tu miał 13 no ma być kosinus Równy 12-13. Mm -hmm. No to zawsze okay. możesz ten mianownik wrócić tutaj na przeciwprostokątną. To, co ci wiesz, powrócić na jeden z boków. No i wtedy możesz sobie z Pitagorasa to obliczyć. Okej. Okay. No i no tu by Ci wyszło, że to tu jest można pięć. No się pobawić tą jedynką, bo ona nie jest zbyt ciężka No, no jedy jedynka zawsze ci wyjdzie i zawsze będzie się wszystko zgadzać. No ale jeżeli mamy skosinusa przejść na Sinusa i tylko tak tutaj do tego, to właśnie jak są te takie trójki trygonometryczne to... znaczy trójki pitagorejskie to zawsze można z bomby odpowiedzieć. Okay, Jak dobra. masz 4-5 to będzie 3 piątek, Jak masz 12-13 to będzie 5-13 i tak dalej, i tak mhm. dalej. Więc tam z tym można zawsze w ten sposób pójść i jest trochę mniej pierdolenia. Jasne. Dobra, sześciokąt foremny o polu równym pole trójkąta nie, dobra, tą geometrię zostawmy. Czy my chcemy coś jeszcze robić? To już od Ciebie zależy, już panie z... nauczycielku. Ile? ile? A my tu z dwie godziny już prawie siedzimy. No to jak mnie podliczysz to dwie godziny nauki, no to już starczy, nie? Już się nie wykosztuje z, z tego. Z 400 dolarów wychodzi. <laughs> dobra, czy tu jest coś jeszcze ciekawego? No dawaj jeszcze, jeszcze szybką kombinatorykę walniemy, bo to takie... Dobra. O, dwa zadania z kombinatoryki, ty jesteś taki kurwa kombinatoryk, to. No to ja to nawet nie liczyć będę musiał, a od razu w głowie. Ty, liczę. ty od razu strzelisz, Meduska. A loterii stosunek liczby losów do przegranych jest dwa. Do siódmej, zakupionej jeden z tej loterii. Hmm. Jest dwa dziewiąte, ty. No dokładnie, dwa to, dziewiąte. To, to, to... To, 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 to goście, to, to kombinować nie trzeba. No właśnie, no bo wszystkich a nawet, osób, nawet wszystkich osób to, jest dziewięć, a wygrywających masz, jest 2. Dwa na dziewięć, czekaj, tak? Aby, no no, no, no tak, ta drzewko na to jest 9. fajnie, że słyszałeś kiedyś takie. potem... Ja to gościu musiałem robić, ale to jakieś więcej tego, że masz potem. Aha, no, to, to, to była wariancja, to była wariancja, jak masz, że... Na przykład kup, kupisz los, wygrałeś, ale potem musisz jeszcze raz. Słuchaj, majster, wariancy to masz na zadanie, zadaniu, bo jest zadanie ze statystyki. Nawet nie wiedziałem, no że i takie zadanie. To jest statystyka, ja też nie wiedziałem. E, dobra. Co to jest za liczba? To odchylenie naszą ty. Dobra, to zadanie tak. nawet nie musisz nic wiedzieć chyba. Co to jest odchylenie? To tak jest omega chyba, nie? Ja nie wiem jak się nazywa ta literka po grecku. Nie mam pojęcia. Ja dobra. statystykę miałem tylko na studiach, a i tak miałem tak. Po chuju, że w sumie nie wiedziałem za bardzo co robię, więc. Czekaj. No, na koniec eksperymentu policzono z każdej z donic. Mm. Odchylenie trzeba się plać, streamera pewnego. A którego? <grytanie> Ty, ja tego nie wiem. Czekaj, czekaj. Dobra, umiesz policzyć średnią, ile jest średnia w tych donicach. O, chodzi ci o arytmetyczną czy o. arytmetyczną. No to wszystko dodaję do siebie, MegShef. Do, do, to daj, no chyba nie musisz tego pisać, masz to na kalkulator wrzucić. Dobra, no będzie w szybciej. Poczekaj. jeden plus, 147 plus. I ile tu mamy? 5. 140 wyszło. Dobra, czyli średnia wyszła 140. 140, tak, Ok, mamy średnią 140. No dobra i teraz podaj numery donis, w których liczba wykiełkowanych nasion mieści się w przedziale określonym przez jedno odchylenie standardowe od średniej. Na no logikę. B, znaczy 2 czy 1. 2, jakby jak? Które no, to Do Donica do, do numer 1, Donica numer 2, numer 3. Czemu numer 3? Bo się mieści w tych 140, czy to nie o to chodzi? Nie, nie, to nie w tą. Odchylenie jest 14. To no działa tak, być że być... tu masz Przeba średnią. I tu jest gdzieś średnia na naszym punkcie, a tu Aha. Masz jakby osi. I odchylenie standardowe jest w jedną stronę i w drugą. Okej. Okay. No i tak. Jak myślisz o tym, to myślisz tak, że wiesz, wynik średni jest średni. A to odchylenie to jest A, coś tam jakoś obliczone i jakby wszystko, co jest na, jest na lewo że... i na prawo do odchylenia jest Czyli takie. Jakby 14 w lewo i 14 w prawo No, no. no. Okay. I to są jakby, wiesz, takie. Takie donice, gdzie. No nie wiem, coś tam może ktoś źle wsypał, no ale się zajebał lekko, ale no, ma to sens i wszystko się zgadza. Potem jakbyś nie wiem, poszedł gdzieś dalej, byś miał na przykład jakieś trzy odchylenia standardowe, no to wiesz, że to już jest takie. To już jest jakiś taki... specyficzny przypadek. Mm -hmm. Rozumiesz? To trzy odchylenia standardowe, czy nawet tam z pięć w prawo, to jest taki Kami Fortnite. Okej, okay, no z on, no, to... on jest jakimś wypadkiem przy pracy, no, nie wiem kto wymyślił, że musisz Fortnite'em i to no. gościu, no, spokojnie. No, a taki wiesz... A takie tutaj jedno odchylenie w prawo, to będzie taki Kubiks, gdzie coś tam, coś nie coś tam, Kmini... Jakiś mamon. No, no a takie, takie w lewo, to, to tutaj by miałbyś, wiesz... Bardzo na skraju Mamona. No i gdzieś tam w lewo nie wiem, jakąś Maję, X, coś tego typu. Dobra, to chyba to się to tyle. Chyba roz tak? Rozkład normalny. Tak, profesjonalnie nawet chyba. No okay. no i tak, zaznaczyłeś te wszystkie drinksy. Faktycznie 106, 119 jest za bardzo na prawo, lewo, więc one nie pasują. No i mamy, mamy te doniczki zaznaczone. No i fajron. No chyba tyle, czy no, Nie wiem, no, no już wystarczy, już dwie godziny, to... No to już... i dobra, gościu, no. matura napisana, można iść pić A często to się alkoholizujesz? Nie, nie piję jakoś często. Bardziej tylko na jakieś imprezy ale to ja nie chodzę często, bo nie uważam, że to jest mi jakoś mega potrzebne, nie? Bo <laughs> też nie jestem w takim gronie znajomych, że nie wiem, codziennie pijemy elegancko, nie wiem, czasami się skoczy na jakieś piwko po lekcjach jak klasa i... No, no rozumiem, no nie jesteś pewnie w jakimś największym melanzowiczem, do bardziej tam, że wiesz raz, ra, raz na miesiąc pójdziesz do kubiksa na Złotą 44, będzie fontanna koksu i belweder się zlał, jakieś kurwy będą tańczyć, no i wtedy to wiadomo. Coś tam, coś tam się robi, Coś tam, coś tam się, się zrobi, a potem wracamy do Haslerki z powrotem. No jak, a potem liczymy łamki, resztę rzeczy do matematyki.